Pora sprawdzić klasówki. Tu nie ma błędów. Świetna praca. Zasługuje na szóstkę. Kto następny? O, Rety! To jakiś żart? Co za wstyd! To przyjemne! Co się stało? Dwuja? O nie! Niedobrze. Poprawię ją. Wystarczy trochę wyobraźni. Przepisałam notatki. Pora na przyjemności. Ozdobię notatki. Użyję zakreślaczy. Wow, ślicznie. Teraz inny. Tutaj pasuje żółty. Powolutku. Nie chcę zepsuć. Oj, zawiodłeś mnie. Głupi mazak. Co to ma znaczyć? Przepraszam, to było niechcące. Co się stało? To katastrofa. Ojej, fatalnie. Ale wiem, co zrobić. Poprawię ten marker. Przytnę końcówkę. To wystarczy. Wow, jaki piękny. To załatwi sprawę. Wypróbuj go. Ech, znów ten żółty. O, nie do wiary. Przetestuję go. Wow, działa jak czary. To niesamowite. Idealne linie. Ekstra! Od razu mam lepszy humor. Uważajcie, to jest lekcja monochromatyczna. Jasne? O, chyba źle słyszę. Mam w nosie zasady. Jestem taka sprytna. Nic mnie nie powstrzyma. Co jest złego w kolorach? Są śliczne. To głupia reguła. Co mi za to grozi? Chwileczkę. Czy ja wyczuwam kolor? I co? Tak jak przewidziałam. Jak śmiesz. Zaraz ją powstrzymam. Jesteś w tarapatach. Dzień dobry. Oddaj to. I do śmieci. Zaczekaj. To jeszcze nie koniec. O, to się przyda. A masz. Zejdź mi z drogi. Co pani robi? Auć, szczypie. To twoja wina. Daj ten patyczek. Pożegnaj się z kolorem. To znikło. Jak to możliwe? Jesteś następna. Nie żartuję. Pora na sprawdzian. Nauczyłyście się? Yes. Co takiego? Zupełnie zapomniałam. Och nie, to straszne. Gdzie długopis? Dlaczego mnie to spotyka? Eni, pożyczysz długopis? Co? Wybacz, mam tylko jeden. O nie, i co teraz? Obleję to. Co to za hałas? Nie mam czym pisać. Ojej, nie smuć się. Na pewno jakiś mam. Poczekaj chwilę. Mam tylko to. Proszę bardzo. To jakiś żart? Spróbuję. To będzie trudne. Nie dam rady. Co za porażka. Niech pomyślę. Muszę jej pomóc. Owinę kartę włóczką. Jeszcze parę warstw. Teraz odetnę. Zsunę włóczkę z karty. Ale tak, żeby się nie rozpadła. Przełożę końcówki przez środek i zawiążę na supeł. To ma być pompon. O tak. Poprzecinam na zgięciu i rozczeszę grzebieniem. To przyjemne. Chyba wiem, jak się ostrzygę. Odłożę to na bok. Zawinę patyczek w plastik. Zrobię rurkę. Zakleję jeden koniec. To wystarczy. Gdzie mój pomponik? Aha, tutaj. Przykleję tu Barbie. Bardzo ładnie. Dodam trochę blasku i koralików. Włożę je z drugiej strony. Jeszcze parę. Przykleję koralik do wkładu. Zakleję drugi koniec. Nie chcę, żeby to wypadło. Jeszcze jeden detal. Naklejka z logiem Barbie. Gotowe. Różowy długopis. Co to? O, to dla mnie? Ale się cieszę. Wow, dziękuję. Mogę napisać test. To takie miłe. Nie ma za co. Możemy zaczynać. Dziś mamy sprawdzian. Będzie bardzo trudny. Miejmy to za sobą. Posprawdzam pracę. To zajmie chwilę. Postawię same dwoje. Nawet nie czytam odpowiedzi. Zaraz. A to co?
Och, wypisał mi się długopis. Wkurzające. Hej! Dobrze mi idzie. Kujon ma długopis. O, znam odpowiedź. Pisze. Gdzie mój długopis? Chyba mój. Nie, to kradzież. Co takiego? Jak mam pisać? Nie wiem. To mój długopis! Złodziejka! Przestań się mazać. Dam ci ocenę. Proszę. To jakiś żart? Czego chcesz? Czego chcę? Piszcie w komentarzach. No dobrze. Co się stało? 4+? Niech będzie. A teraz wyjdź. No dobrze. Nie znoszę tej pracy. Dzieci są okropne. Gotowi na test? Zaczynamy. Nie ściągajcie. Piszemy. Muszę coś wziąć. Co? Gdzie ona jest? Co? Nie rozumiem. Red, jakie fajne. Gdzie ona jest? Ja nic nie wiem. Chyba źle widzę. Nie gadaj, pisz. Kurczę, to niesprawiedliwe. Wiedziałam, że się uda. O, świetna sprawa. Co czytasz? Nie widzisz? Spójrz, impreza. O 6:30. Która godzina? Mamy 20 minut. Ogarnijmy się. Nie traćmy czasu. Jak wyglądam? Nie, wielki pryszcz. Pozbędę się go. Wiem, co zrobić. To mi pomoże. Żegnaj, pryszczu. Po prostu to przyłożę. To załatwi sprawę. Poczekam. Och, co ja zrobię? Ha? Co to? Wow! Pogromca pryszczów. Wow! Mogę spróbować? Nie ma mowy. Nie szkodzi? Wcale nie chcę. Zaraz. Mam pomysł. Ciekawe. Zaryzykuję. Połączę pryszcze kredką. Rysuję równe linie przy linijce. Teraz pokoloruję. Świetnie. Jeszcze parę detali. Ale super. Mogę iść na imprezę. Do dzieła. Co za emocje. Nowy dzień, nowe lekcje. Co? Gdzie reszta? O, zauważyłam, że jest cicho. Ta dzisiejsza młodzież. O nie, spóźniłam się. Ale wiem, co zrobić. Założę pelerynę niewidkę. To zadziała. Nikt nie zauważy. Muszę zaktualizować swój profil randkowy. On nie ma pojęcia, że przyszłam. Psst. Tutaj. Co to było? Zabiorę to. Oj tam. Ej, mój telefon. Leżał tutaj. Co jest? Świetna zabawa, ale pora na nudne lekcje. Nie rozumiem. Skąd się tu wzięłaś? Byłam tu cały czas. Chyba jestem zmęczony. Fajnie. Trutu, z drogi. Lubię podróżować z klasą. To jedyny sposób. Hurra! Czas na lekcję. Zablokuję hulajnogę. Ostrożności nigdy za wiele. Zaraz, co to jest? Jazda, jazda. Ale czar. Co ty na to? Fajny? Poczekaj sekundę. Udało się. Stój, stój! Nie panuję nad nim. Koniec ze mną? O, mały włos. Już po wszystkim? Oszalałaś? Mogłaś mnie ranić. Jesteś irytująca. Ups, kierownica. Wezmę ją ze sobą. Sialala. Super piosenka. Ale za chwilę lekcja. Co się stało? Siema, sąsiadko. Jak się masz? Dobrze. Czemu się do mnie odzywa? Mam słuchawki. Fajne, co nie? Nie widziałaś tego. Z przewodem? Wow. Nieważne. Działają. I co? Spójrz na to. Najnowszy model. Zazdrosna? Nie, nie bardzo.
No, może trochę. Hej, co jest w tym koszu? Kawałek kartonu. Coś wymyśliłam. Zrobię z nim parę rzeczy. Co ona wyprawia? Niemożliwe. Mam klawiaturę. Jeszcze tylko ekran. Może być wydruk. Mój własny laptop. Kto jest teraz zazdrosny? Co za żenada. Zapomniałaś? To istotna różnica. Aha, już wiem. Też mam jabłko. Położę na kartonie i przykleję taśmą. Nie chcę, żeby odpadło. To wystarczy. Widziałaś? Serio to zrobiłaś? To komiczne. Co z tego? Mnie się podoba. To najważniejsze. Ledwo żyję. Muszę ochłonąć. Lokaj. Złoty wiatrak, madam. Włączę. Odrobina chłodu dla pani. O, jak miło. O, ja też chcę. Wykorzystam karton. Od razu lepiej. Wachlujesz się? Ja nie pracuję fizycznie. A więc to tak. Ja ci pokażę. Masz rację. To przyjemne. Ukradłeś moją bryzę? To moje. Cudownie. Co? Nie rób tak. Ja chcę. Przestań to robić. W tę stronę. Nigdy. Co tam, dzieci? O, kręci mi się w głowie. Dość. To jej wina. Co? Mam jedno rozwiązanie. Nie patrzę. Już można? Co ona robi? Coś wam pokażę. Patrzcie. Nakryję wiatrak kombinezonem. Każda ma nogawkę. Nic nie kumam. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Poczekajcie. Włączę wiatrak. Widzicie? Wow, niesamowite. Ale przyjemnie. Miejmy to z głowy. Zaplanowałam zakupy. Muszę coś przekąsić. Mam pyszne brownie. Czekoladowy przysmak. Pyszne. Pomogło mi. Wykorzystam papier. Dobra. Wyjmę kredki. Chwileczkę. Nie użyję ich. O rety. Jaka mała. To absurd. I co teraz? To twoja kredka? Co za żenada. Ja mam kredki z Paryża. Wow. Pożyczysz mi jedną? Chcesz moją kredkę? Nie ma mowy. Och, ale podła. Tak bywa. Skończyło się. Zaraz. Mam pewien pomysł. Wezmę to. Lubię ten napój. Nic nie zostało? Co to za hałas? Co ja widzę? Biorę się do pracy. Położę tu słomkę. Włożę kredkę z jednej strony i drugą z drugiej. Idealnie. Kredka jest jak nowa. Wypróbuję ją. Działa. To jakiś żart? Wstydziłabym się tego. Którą kredką rysować? Tą. Mamy sprawdzian. Nie używajcie komórek. Chwilę. Ani kroku dalej. Obyś nie miała telefonu. Co? To na serio? Zaraz wrócę. Co to było? Dziwaczne. Nie oddam jej telefonu. Co mam zrobić? Myśl. Co to? Pudełko kredek. Już wiem. Jestem genialna. Powyjmuję kredki. Zrobię miejsce na komórkę. Wyjmę kredki ze środka. To wystarczy. Teraz wezmę nóż. Zrobię nacięcie. Musi być wielkości telefonu. To klapka. Dobrze wygląda. Włożę tu komórkę. I zamknę klapkę. Nikt się nie dowie. Dobrze, idę. To znów ja. Czy mogę wejść? Zobaczymy. Przeszukam cię. Czy to konieczne? Nic nie mam, serio. Nic. To jakiś podstęp, co? Nie odważyłabym się. Pani jest surowa. Dobrze, możesz wejść. Wiedziałam, że się uda. Następny. Świetnie. Chyba nikt nie patrzy. Wyjmę telefon. Mam wszystkie odpowiedzi.
Na pewno dostanę 6. Muszę zachowywać się naturalnie. A to co? Jakieś żarty? Mogę wejść? Bez telefonu. Okej. Dobrze, proszę, nie mam czasu. Łatwo poszło. Głupia zasada. Na szczęście mam drugi. Tamten miał 3 miesiące. Pora wymienić sprzęt. Ten jest znacznie lepszy. Dobrze się stało. Pora na zakupy. Ćwiczymy. Aż do bólu. Ojejku, musimy... Stój, pora się spocić. Nie lubię. Rozwijaj mięśnie. Nie chcę. Mam pomysł. Może to cię zmotywuje. Czekolada? To działa. Nie przestawaj. Puść. Czekaj. Smaczne. Przepraszam bardzo. Mam tego dość. Zmieńmy podejście. To da radę? A? Co ona robi? Jak myślisz? Patrz jak ślicznie. Chcę tam pojechać. Naprzód. Chcę plażową figurę. Udało się. Zaraz wrócę. Biegnę dalej. Ha, to zabawne. Gotowa do biegu? To świetna zabawa. Nie sądzę. Mam lepsze zajęcia. Selfie. Chodź, spodoba ci się. Nie będę mieć spokoju. Gdzie te handle? Fuu, ohydne. Mam z nimi ćwiczyć? O, rety. Obrzydliwe. Nie dotknę ich. Halo? Potrzebuję pomocy. Teraz czekam. Pokaż je. Okej. Znacznie lepiej. Chcę ładnie wyglądać na WF-ie. Tak. O to chodzi. To urocze. To jakiś żart? Hej, dość, bo zacznę gwizdać. Ojej, tylko nie to. Dobrze, pobiegajmy w miejscu. Już. Nie, ja nie biegam. Już wiem. Widzisz, co mam? Załóż to. Co się dzieje? Co to? Daj mi chwileczkę. I włącz. To wszystko zmienia. Jakie złote piaski. Wiedziałam, że to polubisz. Zadanie skończone. Juhu, nic mnie nie zatrzyma. Stój, nie. Auć, to jednak zły pomysł. Pójdę sobie. Oto wasze wyniki. To chyba żart. Może się zetrze. To nie działa. I co ja zrobię? Pała? Może ją zeskrobię? To bez sensu. Dobrze, myśl. Już wiem. Wezmę pistolet na klej i wkład. Posmaruję z tej strony i przycisnę do oceny. Poczekam parę sekund, samo schodzi. Jestem genialna. Dobra, nie do końca. Teraz poprawiamy. Zasłużyłam na 5. Patrzcie na to. Jaka ona mądra. Chwali pięta. Pomóż mi następnym razem. Czekaj, wiedziałaś o sprawdzianie? Psst. Co to za dziwoląg? To się wam przyda. Matma, angielski, odpowiedzi. Przekonałeś mnie? Najpierw zapłać. Oczywiście. Sprawdzę, co mam. Czy to wystarczy? Proszę, modny i ma wszystkie odpowiedzi. Jaki szykowny. Dzięki. Kolejny zadowolony klient. Cześć, pomożesz mi? Z twoim stylem może być ciężko. To takie ekscytujące. Najsprytniejsza gumka na rynku. To lepsze niż zakuwanie. Też chcę kupić ściągę. Muszę mieć jakieś słodycze. Niewiele za to kupię. Przepraszam, co za to dostanę? Pff, śmiechu warte. Spadaj. Fikołek na ninja. Możesz pójść. Świetnie. Co teraz zrobię? Zaraz. Mam pomysł. Warto spróbować. Założę etui na ekran i mogę przewijać. Dobra, idę. Zero ściągania na moich lekcjach. Zrozumiano? Lepiej to schowam. Ciekawe, co skaner powie. Niedobrze. Wiedziałam. Ściąga. I to na gumce.
Ohyda! Muszę tak robić na każdym teście. A co mamy tutaj? Nikt nie oszuka skanera. Odpowiedzi w kapeluszu. Ach, wpadłam. Na razie nieźle. Sorka idzie. Na pewno znajdę tu ściągę. Tylko nie piszcz. Co? Chyba się zepsuł. Żadnej ściągi. Zuch, dziewczyna. Poddaję się. Ach, wyspałam się. Która godzina? O nie, spóźnię się. Muszę się spieszyć. Ubiorę się. Oj! Mam za dużo ciuchów. Moja głowa. Zaoszczędziłam czas. Cześć, mamo. Zjedz śniadanko. Co ty masz na sobie? Przepraszam, muszę iść. Dziwne dziecko. O nie, znów to samo. Muszę się ogarnąć. Cześć, muszę iść. Jak ona wygląda? Musi się lepiej ubierać. Co za bałagan. Wszędzie ciuchy się walają. Wszystko na moich barkach. Ale mam świetny pomysł. Wyciągnę ubrania i powieszę w środku półkę. Od razu lepiej. Ciuchy na każdy dzień. Proszę, normalnie mama na medal. Pobudeczka, czas do szkoły. Kiedy tak dobrze mi się spało? Pora się ubrać. Tada! No już. Dobra, wstaję. Patrz, co za porządek. Rety, mamo, widzę wszystkie ubrania. I już dopasowane. Świetny pomysł, całkiem, całkiem. O nie, już czas. Nie bądź niemądra. Miłego dnia. Dzięki, mamo, jesteś super. Mój własny jednorożec. Jaki śliczny. Pokoloruję go. Gdzieś tu mam mazaki. W co ja rękę włożyłam? Tusz się rozlał? To się nie nadaje. Mamo! Co się stało, skarbie? Spójrz na moje mazaki. Och, kochanie, już dobrze. Mama coś zaradzi? Najpierw posprzątamy. Masz brudne rączki. Może plecak? To nie działa. Poczekaj, kupię ci nowy. Gdzie mój telefon? Wow, strasznie drogi ten plecak. Poradzimy sobie. Sprawdzę, ile mam pieniędzy. Oj. Wiedziałam, że to zbyt piękne. Serce mi pęka, jak płaczę. Poczekaj, chyba wiem, jak to naprawić. Może się uda. Ukryjemy plamę. Potrzebny jest kolorowy filc. Wycinamy części jednorożca. I smarujemy klejem po całej długości. Teraz przyklejamy do plecaka. Przyklejamy części tak, żeby powstał jednorożec, aż przykryjemy plamę. Na koniec oczy. Jednorożce mają piękne rzęsy. Ładne, prawda? Cześć, kochanie, jak się masz? Udało mi się umyć ręce. Mama zrobiła to. Wow! Plecak z jednorożcem! Wspaniały! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Doskonały! Chyba znam odpowiedź. Super! Złamałam ołówek! Właśnie tego mi trzeba. Muszę być ostrożna. Co ty robisz? To moje! Zazdro? Ach, jakie to przyjemne! Tak! Dziwna jakaś. Nieważne. Gdzie moja temperówka? Tu jej nie ma. Tylko gumy. Oblech. Co ja teraz zrobię? Auć, mam coś w bucie. Co to? Temperówka. Wiedziałam, że ją tu schowałam. To moje buty tak śmierdzą? Fuj, coś okropnego.
Przynajmniej mam temperówkę. Chwila, wpadłam na pomysł. Potrzebuję gumy. Super, to się może udać. Przykleję do pierścionka, a do gumy temperówkę. Teraz nigdy jej nie zgubię. Nana! Wow! Wygląda bardzo modnie. A jakie praktyczne. Dokończę zadanie. Luna! Och, nie strasz mnie. Cześć! Dobra, chodź no tu. Odrabiam lekcję, okej? Dobrze. Ja porysuję. Świetnie. O, piękny rysunek. To domek. Już kończę. Ja też. Patrz, Luno. Co ty robisz? O, to nie moja wina. Wszystko porysowałaś. Wybacz, ale są ładne. Zniszczone. O, Rety. I co ja zrobię? Zaraz. Atrament może się przydać. Przykryję to własnym dziełem. Najpierw naklejamy kartkę i rysujemy mazakami taki wzorek. Użyjcie różnych barw, żeby było ładnie. Super, ale to nie koniec. Teraz plastikowa torba. Wlewamy atrament. Lejcie ostrożnie. Potem zamykamy torebkę, kładziemy na zeszycie i rozprowadzamy atrament. Bierzemy filc i robimy taką rameczkę. Teraz przyklejamy do okładki. Świetny sposób na nudę. Genialny pomysł. Nic nie robię, słowo. Już dobrze. Spójrz. To dla mnie? Jasne. O, ale fajne. Uff. Zobacz, jakie robię kształty. Dzięki, Luno. Dawaj, właź do środka. Chyba mam za dużo rzeczy w szafce. Zamykaj się. Już prawie. W końcu. Myślałam, że nigdy. Auć! Taka śpiąca. O, szafka Cheryl jest otwarta. Dziwne. Cheryl? Nic ci nie jest? Cheryl, wstawaj! Nie chcę do szkoły, mamo. Pomogłabym jej, ale jak? Ta torba się przyda. Magnes też. To może zadziałać. Włożę torbę do szafki i przytwierdzę magnesem. To samo z drugiej strony. Teraz jest dobrze. Włożę do torby rzeczy Cheryl. Dzięki temu zorganizuję jej szafkę. Trochę ma tych rzeczy. Co za różnica. Teraz ją obudzę. Juhu! Cheryl! Czy jesteś aniołem? A, to ty, Luna. Posprzątałam ci w szafce. W końcu wszystko widać. Wow. Jaki porządek. Cudownie, dzięki, jesteś super. Nie ma za co. Puść, bo mnie udusisz. Nie ma sprawy. Lepiej wezmę swoje książki. Ups. Udaj, że nie widziałaś. Luna zna odpowiedzi. Cieszę się, że wiem. A ja, że ona wie, co robi. Z małą pomocą. Muszę się streszczać. Że co? Ona ściąga? To cwaniara. Cheryl! Shh. Przestań! Ale to niemiłe. To nic, zjem sobie coś. Potrzebuję tego. Czekolada. To słodycze? Aż się cała ślinie. Muszę je mieć. Ale jestem głodna. Takie dobre. Hej, Cheryl. Mogę trochę? Proszę, proszę, proszę. Nie. Dość, że niby mam się bać? Nigdy. Zostaje tylko jedno. Kto otworzył okno? Jeden batonik. Więcej! Niech ci będzie. Weź go. Teraz odpowiedzi. Więcej!
Dobrze, zadowolona? Miło ubijać z tobą interesy. Dzięki, psiapsi. Dzięki. Nie znoszę się uczyć. Jakie poręczne. Co tu się dzieje? Jestem zawiedziony. Oddajcie mi to. O. Za karę obie masz do kozy. Już. Nie wierzę. Żółto dzioby. Tak się przemyca jedzenie. Mniam. Uwielbiam tę pracę. Nareszcie plastyka. Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła. Ale to trudne. Jagonek. Matko, co za paskuda. Skończyłam, trochę się spieszyłam. Mogłam lepiej. Co? Nie do wiary. Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj. O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa. Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+, oby tak dalej. Dzięki. O nie, wciąż drukuję. Przestań. Co? Nic tu nie ma. Nie znoszę plastyki. To trudne, nic nie rozumiem. Nie, to nie tak. Pospieszę się. Od razu łatwiej. Tak się nie nauczysz. Mogę do łazienki? Tak, ale szybko. Nie zdam tego. O, woda, napiję się. Muszę się zresetować. I coś wymyślić. Zaraz. Już wiem. To nie ma sensu. Genialny pomysł. Napiszę liczby na kubeczku, a potem włożę winny. Na tym będą znaki dodawania i odejmowania. Dołożę więcej kubków. Muszę je odpowiednio ustawić. Tak, udało się. Nigdy bym nie zgadła. Teraz to proste. Zaraz palce u nóg pójdą w ruch. Może pomogę Lunie. Nie zdejmuj skarpet. Masz. O, dzięki. Zaraz. Co ty robisz? O, próbowałam. Nic nie rozumiem. Jesteś taki przystojny. Hej, Luna, pięknie wyglądasz. Co za żenada. Idzie ci nada. Mam dość. Codziennie robicie to samo. Ty weź wyluzuj, nic nie robimy. Mam pomysł. Porozmawiam z Kevinem tak, żeby nie złościć Cheryl. Najpierw zakleję notatnik taśmą. To wystarczy. Potem wytnę kwadrat w gąbki. Właśnie tak. Teraz nałożę klej na gąbkę. Nie trzeba wiele. I przykleję gąbkę do mazaka. Napiszę wiadomość do Kevina. Proszę. Podaj to Kevinowi. Do ciebie. Weź sobie. Super. Odpowiem jej. Tak ma być lepiej? Jesteście u pani. Sorko. Ja to wezmę. Szybko. Ścieramy.
Byle do wieczora. Dawaj to, Sorko. Sorka spojrzy. Tak, Cheryl? Piszą wiadomości. Ale przecież tu była. Ech, nie marnuj mojego czasu, dziecko. Widziałam na własne oczy. O nie, mój test. Nie znam go. Nie! Do zobaczenia. Nie mogę się doczekać. Jak to możliwe? Czytam dalej. No tak, logiczne, już rozumiem. A jeśli... Au! Moja głowa, auć! Sala fajnych ludzi? O, pani! Tylko spokojnie, to dla mnie ogromna szansa. A, no to wchodzimy. O, ja cię! Ale tu fajnie! Ile w tej klasie fajnych ludzi? Ktoś robi sobie w kącie tatuaż. A tamten chłopak ma gitarę, super! Dawaj, to będzie epicki tatuaż. Oj, to chyba boli, oby dezynfekowała te igły. O, ona wygląda na miłą. Jednak nie. Wow, wygrała z nim w siłowaniu. O, Rety, ona jest nauczycielką. Co? Zasady ubioru? Czego tu wymagają? Spójrzmy. O, kolczyki. I to mnóstwo. Co teraz zrobię? Nie jestem wystarczająco fajna. Ale odrobiłam lekcję. Zaraz, zaraz. Spinacz. O matko, na pewno się przyda. Potrzebuję do tego kilku spinaczy. Wystarczą cztery. Jeszcze szczypce do cięcia drutu. Teraz włożę te kółeczka w usta i nos. Przebiorę się i zmienię fryzurę. Przedstawmy się jeszcze raz. Ale super, witamy w klasie. Ale czad, pasuje do nas. Patrzcie na te kończyki, fajne. Jest świetna, musi być moja. No cześć. Poczekajcie do końca lekcji. No dobra, ty usiądź w ławce koło mnie. A? Stary, to był mega program. A mieli tam takie srogie tatuaże? Co? Wow! Wow! Stary, ja też taki chcę. David zaczyna mi się podobać. Cześć! Mogę dotknąć? Au. Bolało? Nie, ani trochę. Jak to strasznie boli! Co mi pan robi? Aha. Jeszcze pan nie zaczął, tak? Ups. Gotów? Chyba tak. O nie. Teraz się zaczęło! Nie. Nie? Jakiś ty dzielny. Też chcę mieć tatuaż. Zrobię sobie zmywalny. Popatrz na to. To dobre dla bab. Nie to, co mój. Oj. I co teraz? Wiem, jak mu zaimponować. Widzisz to? Mogę tym szybko obracać. Ech, to nie działa. Jak zaciekawić Davida? Już wiem. Hej, w tym mi bardziej do twarzy, prawda? Czy ja wiem? Ach, beznadzieja. Chwileczkę. Chyba wiem, co zrobić. Weź spinacz biurowy i odetnij koniec. Będziesz mieć kilka zagiętych drucików. Wystarczą cztery. O, twoje kolczyki są mega. I masz ich całą masę. A ja mam tylko jeden tatuaż. Umówimy się? Chyba sobie żartujesz. I dobrze mu tak. Wszyscy gotowi? Bo dzisiaj klasówka. Oblewanie, czas zacząć. Super, uwielbiam sprawdziany. Kiepska sprawa. Nic się nie przygotowałam. Ha, ale łatwizna. Psst, hej, Madison. Co chcesz? Pomożesz mi? Okej. Szybko napiszę, co trzeba. Masz tu wszystkie odpowiedzi i prześlę pocztą lotniczą. Sunny, łap. Rzucaj. Jeszcze czego?
Żadnego ściągania? Mój samolocik! Takie numery nie przejdą! Nie żartuję! Przepraszam! No i co teraz? Może mi się poszczęści. Ta, jasne. Sorry, chciałam dobrze. Może coś wykombinujemy? Ha, tablica. Mam pomysł. Potrzebny mi zeszyt. Najpierw trochę go przerobię. Pomaluję to na czarno. To nie jest zwykła farba, tylko specjalna farba kredowa. Zamaluję dokładnie całą okładkę, żeby nie prześwitywało. Prawie gotowe. Już, farba musi wyschnąć. Nie zajmie to długo. Teraz wezmę kredę. Zapiszę odpowiedzi jak na tablicy. O tak, w każdej chwili można zetrzeć. Idealnie. Czas pomóc Sani. Ale się zdziwi. A ja poćwiczę sobie matmę. Każdy korzysta. Hej, Sani, zobacz. Wow. Już mam prawie całe równanie. Nic trudnego. Wow, dzięki, Madison. Teraz szybko przepisuj. Potrzymaj chwilkę. Ha? Co się dzieje? Żadnego ściągania! Ups, muszę szybko zetrzeć. Nic nie zobaczy. O co panu chodzi? To tylko mój zeszyt. A, to przepraszam. Coś mi się przewidziało. Kontynuuj. Dzięki, Madison. Jesteś najlepsza. Nie ma za co. Kiedy się wreszcie skończy ta lekcja? No, umieram z nudów. Hurra, dzwonek! Słodka wolności! Na razie, Sami! Do zobaczenia później! Koniec na dzisiaj! Wow! O nie, Sami! Nic ci się nie stało? Pomogę ci wstać! Usiądź sobie! Co się stało? Nie wiem. Dziwne. Zaraz, poślizgnęłaś się na długopisie. Musimy temu zapobiec na przyszłość. Wytnę kawałek tektury w ten sposób. Wezmę czarny pisak. Najpierw obrysuję nim krawędzie, a potem dodam szczegóły. To będą dwie urocze kotki. Świetnie wygląda. Mają nawet kokardki. Obrócę na drugą stronę. Najważniejsza rzecz to przykleić magnesiki. Jeden kotek będzie w zeszycie. A po środku długopis. Zamykam zeszyt i łączę magnesiki. Teraz długopis nie wypadnie. Jak ci się podoba? Wow, dzięki, Madison. Właśnie tego potrzebowałam. Chodźmy. Uwielbiam ten odcień. Cicho, muszę się skupić. Pięknie. Jeszcze jedno cięcie zrobione. Teraz potrzebuję kleju. I polewam. O, tak. Och, troszkę za dużo. Zapędziłam się. Ręce mi się kleją. Och, okropne. Zły klej. Wszystko w porządku? Co się stało? Nie chcę o tym rozmawiać. Jeju, ale się ufajdała. To już czwarty raz dzisiaj. Powinnam jej pomóc. I nawet wiem jak. Butelka z kulką na ratunek. Daj mi ten klej. Chcesz mój klej? Lepiej z nim uważaj. Wiem, co robię. Najpierw opróżnię butelkę i przeleję do niej cały klej. Ostrożnie, żeby nie rozlać. Nie chcę skończyć jak Madison. Nazywaliby nas lepkimi siostrami. Dobra, klej przelany. Teraz nałożę rolkę. To dla ciebie. Co to takiego? Mam tego użyć? Jesteś pewna? Niech ci będzie. Rany, patrz na to! O wiele łatwiej nakładać klej! Skończyłam! Kevin się ucieszy. Doprawdy, nawet imienia nie potrafią dobrze zapisać. To chyba najgorsze odpowiedzi, jakie widziałam. Ha, długopis nie działa. Chyba tusz się skończył. Potrząsnę nim. O, nieważne. Użyję tego. Ups. Lepiej to podniosę. Jest. Na czym to ja skończyłam? Ha? Gdzie ten marker? Przed chwilą tu jeszcze był. Przecież nie mógł się rozpłynąć. Jak ja teraz ocenię te sprawdziany? Chwila. Mój pistolet na klej. To mi się przyda. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Mam tu pierścionek. Nałożę na niego trochę kleju.
A następnie przykleję kawałek gumki do ścierania. Teraz potrzebuję czerwonego kleju. Nakreślę nim jedynkę i poczekam, aż wyschnie. Na drugim pierścionku zrobiłam szóstkę, chociaż wątpię, że mi się przyda. Pora wystawiać oceny. To będzie pała. A tutaj? No proszę, szóstka. A jednak tak jest o wiele szybciej. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Gotowe? Oto wasze oceny. A co to? Moje markery! O! Co się dzieje? Nic takiego! Powinnam była się domyślić! To był pomysł Naomi! Hej, przymknij się! Ależ jestem na was zła! Zaraz, mam przecież te pierścionki! Wiecie co? W sumie to nieważne! Och, chyba zapuszczę sobie paznokietki! Świetne te kolory! To jak będzie z lekcją? O, no tak, zapomniałam. Nic nie szkodzi, proszę się nie spieszyć. My możemy zaczekać. Wiecie, to mój pierwszy dzień. Właśnie widzimy. Weźcie te ołówki. A teraz rysujemy. Nie potrzebujemy ich. Mamy własne. O wiele lepsze. Ja chyba użyję pisaków. O, ten kolor będzie dobry. Zacznę od takich małych serduszek. A, nie wyszły mi. Zacznę od nowa. Muszę je wymazać. Zaraz, zaraz. Mam pewien pomysł. To będzie dopiero coś. Zrobię niewielkie nacięcia na gumce. I wytnę niepotrzebne kawałki, tak by otrzymać różne kształty. Następnie odcisnę je w farbie, zupełnie jak pieczątkę. Wspaniałe! Wow, spójrz tylko! Są cudowne! No i skończyłam! Teraz mogę poświęcić chwilę swoim włosom. Uwielbiam te lekcje! Wow, jak sprytnie! Też chciałabym zrobić coś podobnego. Ha, zatyczki od pisaka raczej nie przytnę. Ups, o nie! Co ja narobiłam? Gorzej już chyba być nie może. Chwileczkę, chyba już wiem, co zrobię. Mogę pożyczyć prostownicę? Ha? No dobra, dzięki. Potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Kawałek pianki. Idealnie. Zaczynam. Użyję prostownicy do rozgrzania mojej pianki. Następnie przyłożę ją do zatyczki i docisnę niewielką kuleczką. Dzięki temu zrobię w niej taki dołeczek. Teraz odetnę niepotrzebną część i nałożę nieco kleju. Zrobiłam też takie serduszko z brokatem, a zatyczkę od pisaka również owinęłam w piankę. Jaka mięciutka. Wow, wyszło fantastycznie. Zrobię podobnie z resztą. Wyglądają genialnie. Hej, Naomi! Co? Zobacz! Co mam niby zobaczyć? Na moje pisaki! A, gdzie moje zatyczki? Nie wierzę! Hej, to moje! Wyglądam w nich niesamowicie! Ale ja się tak bardzo starałam! Nie ma to jak porządek na biurku! Nieźle mi idzie! Teraz narysuję listek. Czuję się, jakbym była na łonie natury. Szkoda, że jestem kiepska w rysowaniu. Co innego Naomi. Ona ma do tego talent, że też musi się przy tym tak popisywać. Postaram się najlepiej, jak umiem. Chwila! Zapomniałam o tych naklejkach! Ha! Przydałoby się trochę kolorów na moim zeszycie. To się chyba da naprawić. Warto spróbować. Zacznę od narysowania kółka na kartce. A następnie dorysuję buzię. Tu będą oczy. No i uśmiech. Teraz muszę to wyciąć. Położę to na kawałku papieru do pieczenia, a następnie zakleję taśmą. Jeszcze tylko wygładzę, żeby nie było żadnych nierówności. Teraz ponownie wytnę całą buźkę. Wygląda super! Ale potrzebuję więcej. Są wspaniałe! Dokładnie o to mi chodziło! Wystarczy ściągnąć papier ze spodu i mogę je już przyklejać na mój zeszyt. Ach, jaka śliczna żabka! Od razu wygląda lepiej. A to przecież takie proste. Wow! Psst, Naomi! No? Wow, Julie! Ale ekstra! Dasz mi jedną? Nie? Ale jak to? Proszę! Nie dasz mi spokoju, co? Dobra, niech ci będzie. Serio? Połowa naklejki? Proszę się skupić na zadaniu. Och, wiem! Ten wachlarz podsunął mi pewien pomysł.
Potrzebuję tylko mojego zeszytu. Muszę zrobić w nim kilka poprawek. Wytnę go na kształt półkola. Następnie nałożę gorący klej na okładkę. Musi być nim cała pokryta. Teraz dokleję do niej kawałek filcu. A następnie nieco mniejszy biały. I na koniec czerwony. Coś wam to przypomina? Wycięłam też malutkie kawałki czarnego filcu w kształcie łezki. To będą pestki. No i gotowe! Mój arbuzowy zeszyt! Ha? Niezłe, co? Może być. Przecież możesz powiedzieć, że ci się podoba. Ojej! To jest wspaniałe! Muszę się lepiej przyjrzeć. To tylko zwykły zeszyt. Poproszę to! Uwielbiam wszystko, co związane z arbuzami. Ale jak to? No cóż, będzie pasować do mojej kolekcji. Czy tylko mi jest gorąco? Muszę się nieco ochłodzić. Ach, tak lepiej. O, nie cierpię tej lekcji. Już nie jesteś taka cwana, co? Mam dziś dla was wyjątkowe zadanie. O, co takiego? Spójrzcie na tę śliczną tęczę. Nie potrzeba oklasków. Sami spróbujcie taką wykonać. Może być. Zaraz, nie mam żadnych pisaków. To powinno być ciekawe. O, Naomi ma pełno pisaków. Hej, psiapsiłeczko! Nie, niczego ode mnie nie dostaniesz. No nie, czemu musisz być taka niedobra? Świetnie, tylko tego mi jeszcze brakowało. Dobra, masz. O, dzięki. Zaraz, nożyczki? A co mam niby z nimi zrobić? Mogę teraz wrócić do rysowania swojej tęczy? Będę kolorować okładkę zeszytu. Zacznę od jednego z jej rogów, użyję różnych kolorów i połączę je razem. To da fantastyczny efekt. Następnie muszę zakleić okładkę przezroczystą taśmą. Teraz zamaluję ją czarną farbą akrylową. Muszę dobrze nią pokryć okładkę. Niech trochę przeschnie. Kolejna gumkę. Użyję jej do zmazania farby. Chcę wyrysować skośne linie, by odkryć kolory ze spodu. Wow, wyszło świetnie! Uuu, ładne! Co ty nie powiesz? Ja tak nie potrafię! Muszę się zastanowić. Nie jestem tak kreatywna! Zaraz! A gdyby tak użyć tych drucianych spinek do włosów? Zawsze warto spróbować! Potrzebuję ich więcej! O, jest i zielona! Są jeszcze inne kolory? Wszystko w porządku, Julie? Zaraz wracam! To było przebiegłe, ale teraz mam wszystko, czego potrzebuję. Wow, super! Przyda mi się też pistolet na klej. Nałożę kropelkę w rogu zeszytu. A teraz doczepię kawałek tej spinki. Dodam różne inne kolory, aż cała okładka będzie nimi przykryta. Wow, spójrzcie tylko, zupełnie jak tęcza. I co powiesz? Ładne? Wow, jak to zrobiłaś? Czyli ci się podoba? O, skończyłyście! To była prościzna. Podoba mi się użycie kontrastu. Wow, przepięknie. Zupełnie jak te moje futrzane sznureczki. Nie mam pojęcia, o czym pani mówi. Zaraz, przecież miałam ich więcej. Julie, co ty zrobiłaś? Julie, gdzie ona poszła? Och, i co ja mam tu poradzić? No dobrze, kochani, pora na sprawdzian. I ostrzegam, nie będzie łatwo. Możecie zaczynać. No to do roboty. O, faktycznie trudne. O, a gdzie moje przybory? Zawsze je tu trzymam. Ha, dziwne. No nie, tutaj ich nie ma. Hej, o, kto to w ogóle jest? Nieważne. O, jakiś problem, Julie? Dobra, wyciągnę jakiś długopis z torby. Na pewno jakiś tam mam. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, co to? Ha, ładne, ale nie tego teraz potrzebuję. Mogę się przesiąść? O, szukałam tego. Muszę popracować nad bicepsem. Trzeba pakować, co nie, ziomek? Nie no, serio? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. Icha! Nie! W sumie to mi się przyda na później. Nie mam na to czasu. Aha! Coś nie tak? Czy to twoje rzeczy? Nigdy wcześniej ich nie widziałam. No tak, racja to jednak moje, wybacz. No co, Julie, szukasz może czegoś? Chyba mam pomysł. O czym ty mówisz?
Wezmę tylko tę gumkę. Właśnie tego szukałam. Dzięki. Co tu się dzieje? Czy to jest pająk? Zabierzcie to ode mnie. Położę tę gumkę na zeszyt i użyję kleju, by ją przymocować. Teraz wsunę pod nią długopis i nałożę kolejną kroplę kleju. Używam tutaj kleju z brokatem. Wygląda o wiele ładniej. Teraz mogę dodać tu kolejne przybory, jak linijkę oraz cyrkiel. Jest tu miejsce na wszystko, czego potrzebuję. A to oznacza, że więcej już ich nie zgubię. Wszystko w jednym miejscu, pod ręką. Zobacz, sama to zrobiłam. Julie! Ups, sprawdzian. No tak, zapomniałam. Ten pająk był obrzydliwy. Muszę się pospieszyć i dokończyć ten sprawdzian. O, czas minął. Proszę odłożyć długopisy. Zabiorę teraz wasze sprawdziany. Uff, ledwo co? Ha, już koniec? Ale ja dopiero zaczęłam. Daj mi to. Proszę zaczekać, proszę mnie wysłuchać. No to Julie dostanie kolejną pałę. Zawiodłam się na tobie. Ale widziała pani mój zeszyt? Uwielbiam swoje nowe etui. Wow. Wiem, jest ekstra, co? O, daj zobaczyć. Wow, ale z ciebie szczęściara. A ty jakie masz? Ja? Ja mam takie tam zwyczajne. Tak, tak przypuszczałam. O, ktoś do mnie dzwoni. Muszę lecieć. Wow, jakie ono ładne. No proszę. Kogo my tu mamy? Uff, udało się jakoś. Hej, Naomi. Cześć, Leo. Mam coś dla ciebie. Sam go dla ciebie zerwałem. Weź go, proszę. Rany, dzięki. Jak miło. Czekaj. Leo, właśnie tego potrzebowałam. Ułożę kwiatki na papierze do pieczenia, a następnie zakleję je taśmą. Teraz tylko wygładzę nierówności i wytnę je nożyczkami. Wystarczy ściągnąć papier ze spodu i nakleić je na telefon. A teraz reszta. Wow, są takie kolorowe! Aha! He? Widzicie to, co ja? O, to ja powinnam skupiać ich uwagę. Najwidoczniej już nie. Zrobisz mi takie, proszę! Ale mi się nudzi. Jesteś taki zabawny, Leo. O nie, mój ołówek! To takie irytujące. Co on robi? To jest właśnie to, czego potrzebuję. Najpierw muszę zdjąć to wieczko z pudełka. Następnie mogę przykleić ostrzałkę do spodu. Nałożę teraz pudełko z powrotem. Teraz potrzebuję pistoletu do klejenia. Nałożę klej na bok pudełka i przymocuję do niego patyczek do lodów. Poczekam, aż klej wyschnie. Teraz wytnę półkole z kawałka pianki. Dodam więcej kleju do podstawy pudełka. I przykleję do niego piankę. Dokładnie tak. Owinę pudełko tą kolorową kartką. Następnie dodam więcej pianki na górę. Owinę ją dookoła. Następnie dodam kilka drobnych dekoracji. Chcę zrobić słodką, uśmiechniętą buźkę. Następnie przykleję posypkę. To lodzik! Ale to nie wszystko! Mogę go używać do ostrzenia ołówka. Urocze i praktyczne. Pudełko będzie zbierać wszystkie wióry. Może mnie lekko poniosło. Muszę się uspokoić. On wyczuwa mój strach. Spróbujmy. Żartujesz sobie. To takie irytujące. Ha, wiedziałem, że tak będzie. Przynajmniej mam temperówkę. Dziś będziecie pisali sprawdzian. Nie chcę żadnych rozmów. Będę was obserwował. Jestem dobrej myśli. Ja też. Naprawdę? Ty? Zobaczmy. Zamierzam zdać ten test na szóstkę. Tak, to się jeszcze okaże. A teraz ściągamy. Hej, uciekaj. Ale z ciebie kujon. Hej, co ja powiedziałem? Nie mam na to czasu. Na szczęście zawsze jestem przygotowany. Powinienem dostać szóstkę ze ściągania. He? Co powiedziałeś? Hej, proszę pana. Co ty wyprawiasz, Leo? Obserwuję ptaki. Przestań. Zna mnie pan przecież. Jestem wzorowym uczniem. Jasne, skoro tak twierdzisz. O, lód! Hej, Julie! Co powiesz na to? Chcesz się zamienić? Ha, nie sądzę. Naprawdę myślałem, że to zadziała, ale nie poddam się. Wygląda naprawdę smacznie. On wie, że to mój słaby punkt. W porządku, niech będzie. Daj mi to!
Weź moją linijkę. Było warto. Przepyszne. Chwileczkę, ten patyczek do lodów podsunął mi pewien pomysł, ale będę potrzebowała ich więcej, a także kilku pisaków. Pokoloruję patyczki do lodów. Na razie mogę je odłożyć na bok. Następnie będę potrzebować kawałka kartonika. Narysowałam na nim dwa kształty. Wytnę je teraz. Następnie umieszczę obok niego jeden z patyczków do lodów. Przyłożę teraz linijkę. Zaznaczę linię na patyczku do lodów. Po prostu skopiuję je według linijki. Teraz narysuję na nim buźkę. To powinno wystarczyć. Jaka urocza linijka! I była taka łatwa do zrobienia. Hej, i co powiesz na to? Cii, muszę się skoncentrować. Co do... Hej! Upsy, wybacz! Oszukała mnie i zebrała mi loda! Lepiej dokończę pisać sprawdzian. O, te linijki wyglądają ciekawie. Ręce precz, kolego! Wow, okej! Co za wspaniała drzemka! Dzisiaj rysujemy konia. Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani do rysowania. Chcę, abyście stworzyli swoją własną wersję. Jak dla mnie brzmi nieźle. Lepiej wezmę pisaki. Czego by to użyć? Mam je! Nie mogę ich znaleźć. O, no proszę. Właśnie tego potrzebuję. Zaraz. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Gdzie się podziały moje pisaki? Były tutaj przed chwilą. Złodziej pisaków. To moje. Co? Nie słyszycie? Musisz mówić głośniej. Zaraz. Ha, ten wacik nasuwa mi pewien pomysł. Czas zabrać się do pracy. Będę potrzebowała nożyczek. Odetnę górną część wacika. Następnie będę potrzebowała kawałka bibuły. Owinę ją wokół wacika. Trzeba to ciasno zawinąć. Teraz zakleję to taśmą. Dobrze, ale jeszcze nie skończyłam. Teraz owinę go w niebieską tekturkę. Będę potrzebowała kolejnego kawałka taśmy. Zakleję go na całej powierzchni. Doskonale! Dokładnie o to chodziło. Zrobię to samo z większą ilością wacików. Użyję kartoników w różnych kolorach. Następnie zanurzam wacik w farbie. Kolor kartonika będzie pasował do farby. Pozwolę bawełnie nasiąknąć. Mam teraz własne domowej roboty pisaki. I co teraz powiesz, Leo? Ha, zacznę od niebieskiego. Zapomniałem, że to mam! Wow! Czasami sam siebie zaskakuję! Jestem prawdziwym artystą! Życzcie mi powodzenia! Zacznę od dwóch okręgów, potem zmienię kolory. Teraz mogę je wypełnić. Kończy się wam czas! Jeszcze tylko 5 minut! Muszę przyspieszyć! Nie zawiodę cię! Och, okej! O nie! Nie radzę sobie najlepiej pod presją! Koniec? Pokażcie mi swoje rysunki! Proszę spojrzeć! Mam nadzieję, że się spodoba! Wspaniale, Julie! Zacząłem naprawdę nieźle! Chyba to się właśnie liczy, prawda? Rony! Nie wiem, co powiedzieć! W każdym razie próbowałeś! O, ładnie! Jestem pod wrażeniem! Nie mogę się doczekać lekcji matematyki! To mój ulubiony przedmiot! Uwaga, klasa! Zobaczcie, czy będziecie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jest ono podchwytliwe. Śmiało! Gdzie jest mój ołówek? Wiem, że gdzieś tu był. Może jest w mojej torbie. Sprawdzę. Nie, ani śladu. Czekaj, jest! A to ci podstępna mała rzecz. Myślałeś, że uda ci się uciec, co? Niezła próba. Okej, do dzieła. Mam! To było zbyt proste. Chwileczkę, tu chyba jest źle. Muszę to zmienić. O, nie mam gumki. O nie, to katastrofa. Muszę znaleźć jedną i to szybko. Moja torba. Super, rękawica bokserska. Skup się, Leo. Proszę, proszę, proszę. Nie, nic tu nie ma. I co ja mam teraz zrobić? Nie przesadzasz, aby trochę? Chwileczkę, spójrz na to pudełko zapałek. Ha, tak się zastanawiam. Myślę, że mogę coś z tego zrobić. Hej, Leo, potrzebujesz gumki? Myślę, że mogę ci pomóc. Najpierw wyjmę zapałki. Szybko poszło. Mogę teraz zamknąć pudełko. Będę potrzebowała ich więcej. Przykleję kawałki kolorowej tekturki do jednego z ich boków. Następnie będę potrzebowała kleju. Nałożę klej wzdłuż boku i skleję pudełka razem. Poczekam, aż klej zaschnie. Następnie ponownie nałożę na nie kleju. Umieszczę jeszcze dwa pudełka na górze. Chcę, aby dokładnie się pokrywały. Potem powtórzę ten proces. Więcej kleju i więcej pudełek. Właśnie tak. Teraz mogę nałożyć klej na górę.
I trochę po bokach. Owinę jeszcze kartonik wokół tych pudełek. Nie chcę żadnych zagnieceń. Następnie przymocuję małe koraliki. Penseta ułatwi mi tę robotę. Użyję kleju, aby doczepić je na miejsce. To już ostatni. Myślę, że to powinno wystarczyć. Nie mogę się doczekać, aby pokazać Lio. Co o tym sądzisz? Co to jest? Pokażę ci. Każde pudełko to szufladka. Sprytne. Można w nich przechowywać różne przebory. Niesamowite. Wow. Dziękuję, Julie. Właśnie czegoś takiego potrzebowałem. Mój ołówek się złamał. Ten dzień staje się coraz gorszy. Nie przejmuj się, Lio. Po prostu zajrzyj do szufladki. Dobry pomysł. To takie ekscytujące. Wow, dokładnie to, czego szukam. Ratujesz mi skórę, Julie. Co ja bym bez ciebie zrobił? Odłożę to z powrotem. Nigdy nie wiadomo, kiedy znowu się przyda. Cieszę się, że ci się podoba. A oto wasze kolejne równanie. Nie powinno sprawić wam problemów. Co jest? Czy ona zwariowała? Czekaj, ja chyba wiem. Proszę wejść. Dzień dobry, chciał nas pan widzieć. Proszę usiąść. Jest pewien problem. Proszę spojrzeć na zeszyt Sofii. Niedopuszczalne. Ojej! No co? Nudzi mi się czasem. To karygodne. Przepraszam na chwilę. Halo? Sofia? Bardzo się na tobie zawiodłam. Za chwilkę wracam. Nareszcie poszedł. Gramy? Co? Bierz ołówek i gramy. Naprawdę? Mam. Albo i nie. Zaczekaj. Może uda się coś poradzić. Nakleję pasek taśmy na zeszyt, a obok kolejny. Teraz dwa w poprzek. Jeszcze spinacze do papieru. I te niewielkie klipsy. Ja zacznę. Teraz twoja kolej. O, fajnie! To ja kładę tutaj. Ach tak! Mądrze! Ale zacięta gra! Nie tym razem! Aha! Tak! Wygrałam! Zachowuj się normalnie! Co tu się dzieje? To znowu ona! Potrzebuję urlopu! No dalej! Co tak długo? Trzymaj się, panie jednorożcu! Whee! Udało się! Mamy ten dom! Uf. Pakujmy się! Proszę, kochanie! Ja zabiorę to! Dobrze, zacznę tutaj! Wow, ile rzeczy! Pakuj manatki, kochanie! Pora na małą drzemkę! Ty też! Zakleję tylko taśmą i jedno pudło gotowe. Gotowe, mamusiu! Mogę taśmę? Proszę. Gdzie ten koniec? Ale się klei! Jak ci idzie, Sofia? O nie! Zaplątałam się, mamusiu! Pomocy! Nie ruszaj się. No, już. Zaraz to ściągniemy. Dzięki, mamo. No dobrze. Wróćmy do pakowania. To powinno pomóc. Dzięki temu używanie taśmy klejącej stanie się o wiele prostsze. Załóżcie opaskę zaciskową na rolkę taśmy i zepnijcie ją od góry. Odetnijcie nadmiar plastiku. Wypróbujmy. Proszę, mamuś! Zakleję karton taśmą, a opaska pomoże mi odciąć kawałek. Teraz ty, kochanie. Wow! Naprawdę mogę? Zobacz, mamo! Zrobiłam! Ale fajnie! Mój kochany pomocnik. Co to za hałas? Mamy mały problem. Pomożecie? To idealny kamuflaż. Cel zlokalizowany. Dlaczego? Tak się starałam.
To nie fair! Hej, czy ten kwiatek do mnie gada? Tutaj. Ja? Podejdź. Okej. Usiądź. Ta roślinka jest jakaś agresywna. W czym problem? Oblałam test. Pomogę ci. Spójrz. Wow! Szóstka? Ale nie za darmo. Jasne. Wow! Dzięki, dziwna nieznajomo. Ale jak to zrobiłaś? Nie powinnam ci tego mówić, ale... Aby zaliczyć każdy sprawdzian, potrzebujecie wielkiego ołówka. Użyjcie skalpela, by wyciąć trójkąt w gumce do mazania. A teraz wytnijcie literę A. Użyjcie czerwonej farby. I pieczątka gotowa. Jak sama widzisz, to prościzna. Wow! Zapamiętam! Dzięki! Och, to moje koleżanki! Hej, patrzcie! Też możecie mieć szóstkę! Przesuń się! Interes się rozkręca. Siadajcie. Trzymaj. O tak! Dzięki! Zapłata. Hej! Wow! Proszę o należność. Dzięki! Za dużo drzew w tym lesie. O! Która godzina? O, matko! Zobaczmy, wszyscy gotowi do lekcji? Chyba jednak nie. W porządku, zaczynajmy. Mam dla was cyrkle. Narysujcie takie okręgi jak na tablicy. Kumają? Niech każdy weźmie jeden i marsz do pracy. O, matko, że też musimy się uczyć na lekcjach. Weźcie po cyrklu i róbcie, co mówię. Hej, zaraz, zabrakło dla mnie? Co? Jak to? Nauczycielka zasnęła? Co mam teraz zrobić? Co za katastrofa! Jak z tego wybrnę? Jak narysować okrąg bez cyrkla? Z przyborów mam tylko tę linijkę. Nie rozumiem, jak to działa! Ten złom w ogóle nie działa! Nie narysuję nim okręgu! Co u licha? Jake ma cyrkiel, ale w ogóle sobie nie radzi! To frustrujące! Nie wiem, jak się tym posługiwać! O, co za męka! Wow, ona też nie potrafi! Hej, już wiem, co zrobię! Otworzę to i spróbuję! Udało się! No dobra, może wymyślę coś z linijką? Będę ją przesuwać. Oj, nie! To w ogóle nic nie dało! A może uda mi się bez linijki? To nie ma sensu! Dalej, linijko, pomóż mi! Ha! Chyba wiem, co zrobię! Oznaczę linijkę co 2 cm na całej długości. Świetnie! A teraz zrobię otwory w zaznaczonych miejscach. Doskonale! Teraz wypróbuję ten sposób. Położę linijkę i włożę ołówek w środkowy otwór. A teraz obrocik. Przełożę rękę i dokończę rysować. Gotowe! Udało się! O, Rety! To naprawdę idealny okrąg! Zaraz! Teraz daje mi pani cyrkiel? To się sorka obudziła. Och, co za męczarnia! Nie znoszę się tego uczyć. Nie rozumiem niektórych równań. Poddaję się! Po prostu jestem głupia! A, co to jest? Pluszek! Dla ciebie! Pobawimy się? Wybacz, ale nie mogę! Uczę się i odrabiam pracę domową. Och, wolałabym iść już spać! Jestem wyczerpana! Ups, przysypiam! Muszę skupić się na lekcjach! Co? Co się dzieje? Gdzie jestem? To najgorsza klasówka w moim życiu! Zasnęłam przy książkach? Dostanę pałę z tego testu! Co? Dzień dobry! Ładny balon? Pobawisz się ze mną? Widzisz? Przywiązałam wstążkę, żeby mi nie uciekł! Hej! Może uda mi się to wykorzystać! Wezmę mazak i napiszę równania na balonie! Teraz spuszczę z niego powietrze! Świetnie! Na tę miniaturkę nakleję taśmę! Ostrożnie przytrzymam balon! Teraz odkleję taśmę! Na końcu przykleję ją do paznokcia! Pasuje jak ulał! Świetnie! Napiszę test z matmy, korzystając z równań! Nikt nie zauważy! Jestem taka sprytna! No, sprawdzę, czy czasami nie ściąga! Ma ściągi? Dobra, przyjrzę się z bliska. Wezmę latarkę. Hej! Spójrz na mnie i otwórz szeroko buzię! W porządku! Świetnie! Cieszę się, że nie ściągasz! Uff, o mały włos! Jestem najlepsza! Dzień dobry! Wow, nie!
nie! Wpadł pan na lekcję? Może nikt nie widział? Moje sprawdziany. Czemu? Co za upokorzenie. O, rety, co za bałagan. Okrutny świat. Wykorzystam spinacze. Tego właśnie mi trzeba. Zepnę kartki razem i podpiszę spinacz. Teraz będę wiedział, który sprawdzian jest który. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Spójrzcie tylko, to cudowne. Sprawdzian. Teraz ja się pośmieję. Ha! Hej, proszę bardziej uważać. Proszę, Madison. Ups. Ja się tym zajmę. Wezmę ten piękny spinacz. Przyczepię do boku ławki. Jeszcze kilka. A teraz flamastry do środka. No i proszę. Oho, robi wrażenie. Bardzo sprytne. Proszę, Leo. Dzięki. To trudne. Mogłam się więcej uczyć. Psst, Madison. Madison. Cześć. Cześć, David. O matko, to się dzieje. To dla ciebie. Jesteś taki romantyczny. Pragnę spędzić z tobą resztę życia. Jestem szczęśliwa. Hej, mały. O, ma moje wąsy. Puci, puci. Doskonałe życie. Hej, juhu, jesteś tam? Pożyczysz mi długopis? Co? A, tak, już. Proszę bardzo. Zaraz. Nie pożyczę mu pogryzionego. Znajdę inny. Muszę przestać je obgryzać. Cześć, David. Hej, Emma. Masz mój długopis. Poczekaj chwilę, okej? Nie do wiary. Co Emma robi? Muszę się pospieszyć. Bardzo ładnie. Jeszcze chwila. Na pewno gdzieś mam długopis. To wszystko? Wykorzystam lakier do paznokci. To świetny pomysł. Najpierw rozkręcę długopis. Potem odetnę wkład. Posmaruję jego koniec klejem. Teraz lakier do paznokci. Włożę wkład do butelki. I otoczę klejem. Poczekam, aż wyschnie i dodam końcówkę długopisu. To wystarczy. Teraz to długopis z brokatem. Elegancki. Można go nawet zakręcić. To lepsze niż nudny długopis. Proszę bardzo. O matko, dotknął mnie. Teraz można pracować. Co za cudowny dzień. Dobry długopis, dzięki. Tak, działa. Jesteś piękny. To znaczy, pismo. Masz piękne pismo. No i proszę. Drodzy uczniowie, czy ten płótan nie jest świetny? Trzyma się cały dzień. Chodź, zróbmy sobie razem zdjęcie. W ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Essie? Cheryl? Dość. Proszę się natychmiast rozsiąść. Nie, nie odchodź ode mnie. Będę za tobą tęsknić, Cheryl. Tak blisko, a zarazem tak daleko. Właśnie. Lekcje są na naukę. Psst, psst. Co? Czego chcesz? Możemy rozmawiać przez telefon. Dobrze. Genialny pomysł. Już wyjmuję. Stać. Myślicie, że urodziłam się wczoraj? Zabieram telefony. Ty też oddaj. Konfiskuję. Tak jest. Odbierzecie je po lekcji. Wracajcie do pracy. Będę mieć was na oku. Dobrze, spróbuję inaczej. Zwinę karteczkę. Cheryl, to dla ciebie. O nie! Wylądowało za daleko. Nauczycielka zauważyła? Och, chyba czyta książkę. Uff, mamy szczęście. Dobrze, wypróbujmy coś innego. Mam plastikowy kubeczek. Odwrócę go i odetnę denko. Teraz wezmę balon. Odetnę jego końcówkę. O tak! A teraz go rozciągnę i założę na kubeczek. Doskonale! Teraz mam gotową wyrzutnię liścików. Włożę do środka liścik, pociągnę za balon i puszczę. O! To liścik dla mnie? Ciekawe, kto napisał. Jak się masz? O! Wysłała mi wiadomość! To działa! Chyba dostałam od niej odpowiedź.
Ciekawe, co napisała. Marsz do dyrektora. Ja też umiem robić wyrzutnie liścików. Próbuję dosięgnąć. To nie moja wina, że jestem taka niska. Byle dosięgnąć piórnika. Szlak, nie znoszę być mikrusem. Niczego nie mogę sięgnąć. Nie widzą, że tu się czyta? Dobrze, tam jest. Cześć, Essie. O, cześć, jak się masz? Rety, jesteś bardzo wysoki. Jak pogoda tam na górze? Cóż, bardzo cię lubię. Mogę cię pocałować? Hej, możesz iść szybciej? Dalej, jestem tu na dole. Przyda mi się megafon. Musisz się pochylić, żeby mnie pocałować. Może zagram serenadę na ukulele? W ogóle nie działa. Zaraz, zaraz. To są kredki. Na pewno mi się uda. Potrzebuję też klepka. Wyciągnę paski. Teraz wezmę pistolet na klej i nałożę kropelkę. Teraz przykleję kredkę do kleju i powtórzę. Dobrze, podeszwy gotowe. Dodam jedną kredkę na wierzchu i zawinę nowy pasek, robiąc pętlę. Tada! Niesamowite sandały na platformie. Włożę je i sprawdzę, czy działają. Tak! Jest coraz bliżej pocałunku, na który czekam. Zaraz. O, to chyba jakiś żart. To nie trwało tak długo. Hej, wstawaj. Nieważne, zapomnijmy o wszystkim. Co? Nie śpię. No tak, całowanie. Zaczynamy. Dobrze, chyba jednak wciąż chcecie pocałować. Dalej, musimy wpisać się na listę. Hej, czekaj, ja chcę być pierwsza na liście. To moje miejsce, to moje miejsce. Wynoś się stąd. Nieważne, i tak nikt na ciebie nie zagłosuje. Nana! O, nominacje na królową balu! Chodźmy się zapisać. Dobrze, niech będzie. A jeśli jedna z nas wygra konkurs na królową balu? Dobrze, wyjmę długopis. Proszę bardzo, wpisuję się. Co jest? Szlak, długopis nie pisze. O, zaraz, już wiem. Mam przy sobie banana. Chwilę, nie o to mi chodziło. Sprawdzę jeszcze raz. No proszę, tym razem się udało. Tak, zaraz. Z pewnością nie o to mi chodziło. Wow, bez urazy, ale długo ci to zajmuje. Nie, już wiem. Ja też wczoraj obejrzałam ten odcinek. Co to było? No dobra, wezmę i wyrzucę wszystko na podłogę. Zaraz, kolejny karton po soku? Hej! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Dobra, wezmę pusty karton po soku i go przetnę. Teraz usunę wierzch i nożyczkami przetnę róg. Tniemy aż do przeciwległego końca pudełka. To samo zrobię z pozostałymi rogami i otworzę. Nie chcę, żeby było widać, że to karton od soku. Okleję to różowym papierem. Odwrócę i użyję kleju w sztywcie. Muszę pokryć całą powierzchnię klejem. Teraz dodam pasek pomarańczowego papieru. Pora na zaufany gorący klej. Zwykły sztyft się nie sprawdzi. Dodam następny, ale przekręcony. O tak, dodam jeszcze więcej kleju, ale tym razem na końcach. Nie trzeba dużo, wystarczy tyle, żeby przykleić gumki. A potem przykleję paski magnetyczne. Tada! Zrobiłam pojemnik na przybory szkolne. W gumki można włożyć markery i tak dalej. Tu umieszczę karteczki samoprzylepne. Magnesy przytrzymają spinacze. Jak wszystko będzie na miejscu, po prostu zamknę pojemnik. Najpierw wewnętrzne pudełko, a potem zewnętrzne. A teraz przykryję wiekiem, które wcześniej odcięłam. Hej, spójrz, co zrobiłam. Ha? Co to? Otworzyć? Dobrze. Wow, świetne! Widzisz, teraz nigdy nie zabraknie ci długopisów. Pora wpisać się na wybory królowej balu. Proszę. O, teraz jest w centrum uwagi. Ale czad! To najfajniejszy pojemnik, jaki w życiu widziałem. Dzień dobry. Co ty robisz? David, szybko! O nie. A, nie radzę sobie pod presją. To dla pani. Dziwne, ale niech będzie. Wyniosę się stąd. Mało brakowało, ale się udało. Przepraszam za spóźnienie. Zaczynamy dzisiejszą lekcję. Co? Czemu kreda nie pisze? Ale jaja. Nie wiem, co się dzieje. Może jest brudna. Zaraz, jest czymś wysmarowana. Czy to mydło? Zawiedliście mnie. Istny klasyk. W porządku, muszę się uspokoić.
Wiem! Wykorzystam mój zeszyt. Na brzegu przykleję kawałek taśmy. Mam farbę tablicową. Pomaluję nią okładkę zeszytu. Nawet odprężająca. Prawie skończyłam. Teraz niech wyschnie. Zdejmujemy taśmę. Ostrożnie, nie chcę uszkodzić farby. Po co mi tablica? Wykorzystam zeszyt. Zapiszę równanie na okładce. Działa idealnie. Proszę to rozwiązać. Co się dzieje? Kto się zgłasza na ochotnika? Ty! Ale... dobra. Chodź na to. Tylko spokojnie. Jakoś mina ci zrzedła. Dobrze, chyba wiem. I co? Źle. Siadaj. No co ty? Proponuję mniej wygłupów i więcej nauki. Zetrę te bzdury. Ty! Madison! Ja? Mam bardzo złe przeczucie. Jeszcze tylko strzyć kartki i praca zrobiona. Nawet fajne. Co? Chyba się zaciął. Ups! Nie! Chyba mam problem. I już, gotowe. Teraz sobie odpocznę. Głupie skrzywki. Oj, to mogłoby boleć. O nie. To miejsce zbrodni. Nie odchodź, dobrze? Żadnej prasy. Wynoście się stąd. David! La la la. David! Jaka przepyszna kawusia. Oby to działało. Skąd to się wzięło? To wiadomość. SOS? Ciekawe, co się stało. Co to? Co? Strzywki. Wykorzystam etui na słuchawki. Zbiorę nim strzywki. Właśnie tak. To już chyba wszystkie. Dzięki. Traktuję swoją pracę bardzo poważnie. Teraz test rękawiczki. Czysto. Tak myślałam. Ale to jeszcze nie wszystko. Muszę dokończyć pracę. Złamałem ołówek. Na szczęście mam temperówkę. Ale się sypie. Psik! Co jest? Nie pod moim okiem. To przypadek, przysięgam. Mam to, widzi pani? Wow, znów kłopoty. O, mam pomysł. Ale potrzebuję pustej butelki. Oto co wymyśliłem. Najpierw zdejmę nakrętkę z butelki. Wytnę w niej dziurkę. Odwrócę nakrętkę. I nałożę klej na krawędź dziurki. Tyle wystarczy. Do środka przykleję temperówkę. Kiedy klej wyschnie, zakręcę butelkę z powrotem. Tego właśnie nam trzeba. Teraz wszystko wleci do butelki. Koniec z bałaganem. Mam cię na oku. Proszę się nie martwić. Wszystko jest w butelce. Poradzi sobie w życiu. David, mam twój telefon. Co? Madison, wracaj tu. Muszę się ukryć. To dobre miejsce. Madison! Gdzie ona jest? Pod numerem 1 czy numerem 2? Nie wiem. Musicie mi pomóc. Proszę was. Przysiady w końcu się do czegoś przydały. Tutaj trzeba naprawdę mocnych nóg. O-o! Ale wtopa! Dobry, sorze Kowalski. Tylko szłam do łazienki.
To dopiero epic fail. Czekaj, czekaj. Zaraz wracam. Nie złość się. To tylko czekolada. Świetnie. Nie lubię słodyczy, ale technologię już tak. Czas na selfie. Uroczo. Jak ja wniosę telefon do środka? Już wiem. Przyda się taśma dwustronna. Gotowa? Sel i klej. Wow. Spróbujmy jeszcze raz. Tylko się nie ruszaj. To nie ja. Ach, te pyłki. Co z nim jest nie tak? Dobra, jeszcze raz. Jest! Chyba ktoś mnie dotknął. No cześć. Ty mówisz do mnie? Chyba mam dziewczynę. Pięknie pani wygląda, Sorko. Oj, przestań. Powodzenia życzę. Dobry, Sorko. Dobry, Ani. Zobaczmy, co ciekawego ukrywasz. Póki co czysto. Nic nie wykryło. No bo nic przy sobie nie mam. Skoro tak mówisz... Poszło jak po maśle. Dzięki za pomoc, ziom. Chris, musisz mi pomóc. Wszystko w twoich rękach. Możesz na mnie liczyć. Ani kroku dalej, paniusiu. Ale ja nic nie mam. Co on wyprawia? Och, że też mu zaufałam. No już, do środka. Operacja telefon rozpoczęta. Taśma dwustronna jest. Telefon jest. No to jedziemy. Uwaga na nogi. Powoli. Uwaga na zakręcie. Cel osiągnięty. Nie ma to jak dobra przejażdżka. A co tam się dzieje? Jak ja wyglądam? No cóż. Dobry. Nie tak szybko. Masz mi coś do powiedzenia? Aha, tu cię mam. Zero telefonów, zapomniałaś? Dobra. Dziękuję. I ogarnij swoje włosy. Co za tupet. A może? No tak. Zaraz wracam. Chcecie ukryć telefon? Weźcie ciastolinę i przyklejcie kulkę do boku szczotki. Zacznijcie obtaczać krawędź. Chodzi o to, żeby zakryć ją w całości. Teraz wygląda jak tył szczotki. Wyszło całkiem zgrabnie. Jestem piękna i genialna. Znacznie lepiej, co? Mogę? O, to lusterko jest obłędne. Że też na to nie wpadłam. Proszę, oddaję. A teraz siadaj do środka. Tak! Okej, lepiej zabiorę się za to zadanie. He? Czemu nie piszę? Skończył się tusz. Świetnie. No nic. Hej, Sofia. Wszystko okej, Luna? Długopis mi się wypisał. Masz pożyczyć drugi? Jasne. Powinnam mieć zapasowy. Gdzieś tu musi być. Och, to nie on. Chwileczkę. Dziwne. Ale bałagan. Muszę to w końcu ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Już wiem, jak uporządkować te wszystkie rzeczy. Najpierw naciągnę tę gumkę na segregator. Będę ich potrzebować nieco więcej. Teraz mogę powkładać tu różne przybory. No i jest jeszcze miejsce w środku. Wszystko mam teraz pod ręką.
fajne, co? Trzymaj, twój długopis. E? Co? Ach tak, dzięki. Świetnie wyszło. O czym to ja śniłam? Ale ten sprawdzian nudny. Mi tam się podoba. Ale z ciebie kujonka. Muszę znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Hej, zachowuj się. Świetne pytanie. Och, nie usiedzę tu. O, już wiem. Hej. Co znowu? Patrz na to. Pocieram długopis o rękaw, robię mały młynek i... Przyznaj, że to niezły trik. Wow, to jakieś czary. Teraz ja. Chyba coś poszło nie tak. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek. Chyba za lekko potarłam. Może teraz? To na nic. Już wiem. Wystarczy wykonać dobre obliczenia. A, zapomniałam o grawitacji. Obrót ziemi oznacza... Mam! Spróbujmy teraz. To żadna magia. Co ty nie powiesz? O-o, proszę o ciszę. Przepraszamy. Wpadłaś. Ups. A ty na co czekasz, Sofia? Już piszę, już piszę. Ostatnie ostrzeżenie. Co ja zrobiłam z długopisem? Chyba będzie niedostateczny. Nareszcie w domu. Co za dzień. Paskudna pogoda. Lepiej schowam parasol. Wow! Co się stało? Dobrze, że mam latarkę. Sprawdzę, o co chodzi. O-o. Niedobrze. To nie może się więcej powtórzyć. Ale co zrobić? A gdyby tak? I to jest myśl. Będzie nam potrzebna pusta butelka plastikowa. Zaczynamy. Musimy odciąć górę i dół butelki. I to samo zrobić z drugą butelką. Teraz włóżcie jedną w drugą. A w środek jeszcze mniejszą butelkę. W sam raz na deszczowe dni. O, cześć, Sofia. Hej, byłaś na dworze? Widziałaś, jak leje? Nie, stój. He? Czemu? Użyj tego. Nałóż butelki na złożony parasol. Koniec z pochlapaną podłogą. Cała woda zbierze się na dnie butelki. Proszę. Wow! Świetny pomysł. Uważaj! O, przepraszam. Ach, wracam po latarkę. No dobrze. Kto rozwiąże te równania? Tylko nie ja. Zobaczmy. Nina? Ach, mogłam się pouczyć. Oświeć nas geniuszem. No dobrze. Nienawidzę procentów. Ale znam pewną sztuczkę. Mnożymy 2 przez 8. 5 razy 3 równa się 15. I ostatnie 63. Nie trzeba sprawdzać. Zgadza się. A cóż to za czarna magia? Takaś mądra? Poczekaj no. Czy to wszystko? Zakładam, że się naumiałyście, prawda? Cholipka, trudne. Dla ciebie na pewno. Ej, co ty wyprawiasz? No ale sknera. Jestem zdana na siebie. Nic z tego nie rozumiem. O, a kto to? Tylko bez żadnych numerów. Jest! Wychodzi! Zobaczmy odpowiedzi. Nie wierzę, że tak po prostu wyszedł. Wiedziałam, żeby włożyć dzisiaj miniówkę. Zmyję się, prawda? To powinno wystarczyć. Mogłam wziąć chociaż kardigan. Głupia miniówka. To mega niezręczne.
Już wiem. Wezmę nieco makijażu. Akurat odcień pasuje. Ale muszą być widoczne. Okej, piszemy dalej. Hehe, cwane. Mówiłem, że cię kocham, mamo. Niczego nie podejrzewa. Już widzę tę piąteczkę. Nic nie widać, nie? Po co wkuwać, skoro można ściągać? Skończyłam. Całkiem szybko jak na ciebie. Odkąd mamy smartfony, lekcje wyglądają inaczej. Spytajcie Belfrów. Czas na smartfonowe pudło wstydu. Chitraj telefon. Przeczytałyście już materiał? A, meta tak blisko. Lekcje są nudne. Co mnie jakaś tam fotosynteza. Jeśli chcesz ukryć telefon, musisz go dobrze zakamuflować. Wszystko jest w zasięgu ręki. Połóż telefon ekranem do dołu i pokryj etui linią gorącego kleju, aż do samego dołu. Teraz przyklej dowolną kredkę. Świetnie! To samo zrób z pozostałymi. Wygląda fajnie, prawda? Teraz, gdy robię selfie, SOR niczego się nie domyśli. Tylko pokoloruję obrazek. Co za głąb. Mega genialna sztuczka. Andrew w ogóle na mnie nie patrzy. Rok to życie. Mogłabym patrzeć cały dzień. Zrobię makijaż, może mnie zauważy. Soluwa. Ale on jest zdolny. Rok to sens mojego istnienia. Fajny jestem, wiem. Wow. Czad. To było zaplanowane. Właśnie widzę. Czaj to. Jejku, on ze mną flirtuje. Uważaj. Znasz zasady, żadnego make-upu w klasie. Wyskakuj. Głupia zasada. Wiem, przydałby mi się róż. Jaki on słodki. To trudne. O, mój ołówek. Nieco obrzydliwe. Super, teraz nie mam gumki. Mam pewien pomysł. Może jednak wniosę makijaż na lekcję. Zdejmijcie gumkę z ołówka i wsuńcie na jej miejsce słomkę. Odetnijcie tak, żeby został mały kawałek. Potem weźcie podgrzewacz i postawcie na nim miskę. Włóżcie do niej odłamany kawałek szminki. Ciepło świecy roztopi szminkę. Napełnijcie nią strzykawkę. Będzie gorąca, więc uważajcie. Teraz wstrzyknijcie do słomki. I cyk, sekretny make-up. Andrew na pewno to zauważy. Uh-oh. Oddaj to. Aha, i zeszyt też. Pokaż no swoją pracę. Całkiem. Powiedzieć mu? Niech pomyślę. Bardzo dobrze. Tak trzymać. Widziałeś to? Teraz mam szansę. To dla ciebie. O, fajne. Uwaga, klaso, zaczynamy sprawdzian. Madison, to dla ciebie. Super, czemu się nie uczyłam? No to klapa. Może ktoś pomoże? Matma jest fajna, ale się cieszę. Wow, co za przegryw. No ale... Cześć! A? Mógłbyś mi pomóc? Jasne, chociaż nie za darmo. Jeden buziak i odpowiedzi są twoje. Aż takich nie chcę. Nie mam mowy, co za oblech. Okej, myśl, dasz radę. To tylko cyferki. To mi wcale nie pomaga. Ale wstyd. No dalej, mózgu. Madison, czas ucieka. Lepiej działaj. Próbuję. Ach, hej. Jeden buziak, dobra? Co za dzień. Wow. To tylko buzi. Pomyśl, że to babcia. Prosto w policzek. O, muszę przepłukać usta. K
koniec. Hej, dawaj te odpowiedzi. O, racja, umowa to umowa. Proszę, patrz. Tutaj konieczne jest równanie. Dodajemy te dwie liczby. 6 i 4 równa się 10. Następnie dwójkę odejmujemy od 10. Co daje 8? W kolejnym zadaniu robimy tak samo. Tym razem dodajemy 2 i 5. Co daje 7? I odejmujemy 2. A więc wynik to 5. Wow, sprytnie. Dzięki, chyba dam radę. Pierwsza odpowiedź to 8. Następna to 5. Ona wie, jak to rozwiązać. Uważaj, możesz mi pomóc? Dobra, ale tylko za całusa. Chyba warto. Ej, to moja dziewczyna! Ależ to łatwe. O, cześć! Patrz, co mam! Szczeniaczek, wow! Mogę pogłaskać? Jasne, nazywa się Puchatek. Idealnie pasuje. Jakiś ty słodki, prawda? Hejka! Cześć! Ale jestem śliczna. Co? Przesiądź się. Nie! No już, zapłacę ci, jeśli się wyniesiesz. Nie, nie można mnie kupić. Okej. O, uroczy szczeniaczek. To nie fair, co ona sobie wyobraża? Ale mnie wkurzyła. Muszę się wyżyć na tej czekoladzie. Chcesz ją wziąć? Pewnie. Tak, już ja jej pokażę. Odetnę górę opakowania i wycisnę zawartość do jej zeszytu. Jest! Jaka ona cudowna! Że co? Ten pies to jakiś koszmar! Ohyda! Poskutkowało, tylko ta wyrzucę. Cześć, Puchatku! Dobry piesek. Zachowujcie się jak należy podczas dzisiejszego sprawdzianu. A teraz do dzieła. Okej, to proste. Nic nie umiem. Może gdybym udał zawał serca? Nie, to głupie. Chris? Ani słowa. O, przepraszam. Hej, Madison. Co? Dam ci ten baton, jak mi pomożesz. Uwielbiam czekoladę, zgoda. Trzymaj. Super. Czemu nie wpadłem na to wcześniej? Gdzie ta kartka? Tego szukasz? Właśnie tego szukałem. Hej, jeśli chcesz swój batonik, daj odpowiedzi. Już ci przecież pomogłam. Jesteś irytujący. Uwaga, leci. Czyżby? To ląduje w śmieciach. To ona, to on. Wcale, że nie, wcale, że tak. Nie, kłamczuch. Kogo ja muszę nauczać? Nawet nie mogę w spokoju poczytać. Spróbujmy jeszcze raz. Hej, hej. Co znowu? Poznajesz? A co powiesz na to? O, pewnie, umowa stoi. Tylko jak to zrobimy? Aha, już wiem. Mam. Otwórz zeszyt i przyklej paski taśmy klejącej, zaczynając od jednego brzegu. Zaklej tak całą kartkę. Weź gąbkę i potnij ją na małe kawałki. Przyklej jeden z kawałków do zakreślacza. Teraz możesz zetrzeć wszystko, co wcześniej napiszesz. Nikt się nie dowie. Hej, chcesz odpowiedzi? Patrz! Co robisz? Czekaj, trzymaj. Ekstra, dzięki. Sam bym sobie nie poradził. Co tam się dzieje? O, nic. Widzi pani? Musiało mi się przywidzieć. Było blisko. Hej, dawaj batony. Interesy z tobą to przyjemność. Te ciasteczka tak pięknie pachną. To ona. Jaka ona jest piękna. To zwolnione tempo zawsze na mnie działa. I ma idealnie dobrane soczewki. Musi mieć doskonały wzrok. Cześć. Może ciasteczko?
Chętnie, dziękuję. Jakie pyszne. Proszę, ty też spróbuj. Chciałbym, żeby tak było. Gdzie ta sala? Dobra, raz kozie śmierć. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dam radę. O nie! Ale się potłukłem. Na czym wylądowałem? Foremki do ciasteczek. Wow, taka piękna. W sumie to mam świetny pomysł. Wytnę tymi foremkami serduszko. Pięknie. Teraz wypełnię środek. Użyję strzykawki, żeby nie nabrudzić. No i proszę, dzięki ultrafioletowi szybciej wyschnie. Jeszcze brokat. Te serduszka, gwiazdki i kwiatki są śliczne. I jeszcze jedno na wierzch. Super. Zrobiłem broloczek dla ciebie. Wow, naprawdę dla mnie? Śliczny. Mua. No dobra, udało się. Ach. Aha. Ech. A to? Ach, serio? Jak niby mam to obejrzeć? Ach. Uch, co za beznadzieja. Nie przeszkadzaj sobie. A tobie co, Justin? Hej. Co jest? Chcę coś obejrzeć na telefonie. A to pech. Ta. Hej, mam pomysł. He? Zobaczysz. Widzicie ten wazon? Nałóżcie gumową rękawiczkę na górę. I napełnijcie ją cementem. O tak. Teraz ostrożnie ją zdejmijcie. I ułóżcie w pozycji siedzącej. Dopasujcie też swój telefon. A teraz wystarczy zaczekać. Chyba już wyschło, ale rękawiczka nie będzie nam już potrzebna. Nasza pomocna dłoń już gotowa. Całkiem fajne, co? Wystarczy postawić na niej telefon i oglądać ulubione filmiki. Genialne rozwiązanie. Proszę skupić się na zadaniu. Super! O! Ta kanapka ze smalcem chyba mi zaszkodziła. Zostawię was na chwilę samych, w porządku? No nie wiem. Cii. Rany! Hej! Myślisz o tym, co ja? Do widzenia ze sprawdzianami! Juhu! Dajmy czadu! Ua! Hej! Ua! Nikt mnie nie pokona! Czyżby? Wow, uważaj! To nie wygląda dobrze. Uch, to nie ja! Hej! Nie chcę kolejnej uwagi. Ja tu cały czas lepiłem. Co? Ach! Widzicie tę modelinę? Zróbcie w niej trochę dziurek. Możecie użyć ołówka. A teraz wytnijcie nicią nadmiar materiałów w każdym z otworów. I gotowe. Tak oto zrobiliśmy świetny pojemnik na ołówki. Jeszcze nie wrócił? Może nawet nie zauważy. Uff, to była grubsza sprawa. Wracamy do pracy. Ha? O nie! Ha? Całkiem sprytne. Dobra robota, chłopaki. Hej, podoba mu się. Muszę tylko poprawić nieco makijaż. Te brwi nie wyglądają najlepiej. Na szczęście mam kredkę do brwi. O nie, muszę wracać na lekcję. Nie mogę się znowu spóźnić. Hej, co słychać? O, rany! Musisz zobaczyć Gabi. A jej co znowu odbiło? Ups, uważaj. Moje książki. Daj, pomogę. Trzymaj. Aaaa! Ratuj się, kto może! Okej, coś tu nie gra. Mam coś między zębami, czy co? Chyba nie. Hej, patrzcie na nią! Wow!
Wyglądasz, jakby dwie gąsienice goniły ci się po twarzy. To trochę niemiłe. Przepraszam, chyba pomyliłam klasy. No już, wystarczy tych śmiechów. Gdzie ona jest? No jesteś wreszcie, chodź. Przepraszam, nigdy nie zgadniesz, co się stało. Och, a widziałaś się dzisiaj w lustrze? Zerknij. O nie, to naprawdę są moje brwi? Zaraz to naprawimy. Nakreślę zygzak na całej długości brwi. Następnie obrysuj jej kontur. Teraz można wypełnić środek. To da efekt pełniejszych brwi. Wygładź włoski szczoteczką. To utrzyma je w ryzach. No, od razu lepiej. I co myślisz? Nareszcie wyglądam normalnie. Dzięki. Nawet nie pytajcie. Chyba komuś przydałaby się nasza pomoc. Do roboty. To nie może być aż tak trudne. To tylko szminka. Powoli i spokojnie. Jak inne dziewczyny to robią z taką łatwością? Nie wygląda najlepiej? To na nic. Idealne usta. Wow! Jak ona świetnie wygląda! Chyba muszę poprosić ją o pomoc. Cześć, Gabi. O, chyba masz coś na twarzy. Proszę. Dzięki. Malowanie ust nie jest wcale takie trudne. Zobacz. Wybierz swój ulubiony kolor. I narysuj nim linię na środku ust. Teraz złącz wargi i przesuwaj je w różne strony. Żartujesz, prawda? Zaufaj mi. I co? Nie mówiłam? Wow, to jest genialne! To ja też spróbuję. Linia na środku, a potem cmokamy, żeby rozprowadzić szminkę. Dokładnie. To całkiem fajne. Wow, to działa! Świetnie ci poszło. To było takie śmieszne. Nauczycielka nie wiedziała, co ma robić. Ona coś do nas mówi? No więc mówię wam. Wydaje im się, że są tacy wyjątkowi. O, mam pomysł. Widzimy się po lekcjach, narka. Jak dobrze jest mieć tylu znajomych. No hej. Niech no tylko mnie zobaczą. Gabi będzie zachwycona. O, jest tam. Zaraz. Ona ma kolczyki? Będę głupio bez nich wyglądać. No to idziemy robić kolczyk. Zgubiłaś się? Chcę mieć fajny kolczyk. Nie wierzę, że to robię. Nie spiesz się. Wybierz to, co ci się spodoba. Ten. Ten? Serio? Dobra, skoro chcesz. To może zaboleć. A w zasadzie na pewno zaboli. Zaczynam powoli żałować. Słabo mi. Wiedziałam. Zawsze to samo. No dalej, nie mamy całego dnia. Nie ma mowy. Kolejna. Już czwarta osoba w tym tygodniu. Muszę zmienić robotę. To było straszne. O nie, przez przypadek zabrałam ze sobą teczkę. Zaraz. Mogę przecież użyć tego spinacza. Sama zrobię sobie kolczyk. Odetnę potrzebny kawałek kombinarkami. A teraz wystarczy włożyć go do nosa. Bezbolesny sposób na kolczyk. Jasmine, czy to ty? Cześć! Cześć! Super wyglądasz. Czy ty masz kolczyk w nosie? Pomyślałam, że zaszaleję. Ja właśnie zrobiłam sobie dwa nowe. Uwielbiam je. Nie mogę się opanować. O, hej! Pa! Lepiej poszukam więcej spinaczy. Mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie. Co tam się dzieje? Wszystko zasłaniają. Ale będzie impreza. Impreza? Najlepsza impreza! Ekstra! Najlepsza impreza! Wiem nawet, co ubiorę.
Jestem gotowa! Tylko te paznokcie. Nie mogę tak iść. Manikur jest zbyt drogi. Może je tu schowam? Długopis 3D. Ładne paznokcie? Zacznijcie od papieru do pieczenia. Zaznaczcie skórki i odrysujcie kształt paznokcia. Zdejmijcie papier i skończcie rysować. Wypełnijcie całość. Czerwień jest zawsze w modzie. Wygląda fajnie. Zagnijcie go nieco za pomocą czegoś okrągłego. Następnie oderwijcie od papieru. Powinien pasować idealnie. Tada! Ładne, prawda? Pomocny ten długopis. Na co komu drogi manikur, kiedy można go wykonać samemu? Hej! Ale ładne paznokcie! Dziękuję! Plus 10 do pewności siebie! Hej, Ava! Ładnie dziś wyglądasz! Czy to... Nie! To David? O nie! Moje włosy! Miało być kokieteryjnie! Och, głupie kłaki! Tak lepiej. Nawet tu nie popatrzył. Tylko Ava mu w głowie. Serio? Jeszcze raz. Wszystko okej? Okay. Gdzie są moje rzeczy? Co za okropny dzień! Hej, David! Wow! Patrz na kolczyki Eni! Co? Przepraszam bardzo. Co ty wyprawiasz? Ech, podobają ci się? Nikt takich nie ma. Napisz do mnie na Insta. Myśli, że jest sprytna. Ale w sumie ładne ma te kolczyki. Fajna biżuteria. Zrobię ci taką samą. Odrysujcie wydruk liścia długopisem 3D i wypełnijcie go. Wygląda jak prawdziwy, co nie? Kiedy zaschnie, przymocujcie go do łańcuszka. Na dole przypnijcie drugiego liścia. Ładne, prawda? Gotowe! O, dziękuję, kochana! Wyglądają na bardzo drogie. O, ale nudy. Umieram z nudów. O matko, on tu idzie. Nie wierzę. Och, znów się spóźniłeś. To nic, usiądź sobie. Usiądzie obok mnie. Mam nadzieję, że dobrze wyglądam. A to co, czapka kucharki? Hej, maleńka, jak leci? Och, dobrze. Chcesz trochę lodów? Nie jadam słodyczy. Wow, on jest niesamowity. Co? O nie, poplamiłam sobie bluzkę. Co za katastrofa. Jeśli zobaczy te plamy, na pewno odwoła nasz ślub. I ucieknie ode mnie w siną dal. A jest sportowcem, więc zrobi to bardzo szybko. Ta plama wszystko zniszczy. Już go nie złapię. Moje marzenia legną w gruzach. Nie! O matko, nie mogę na to pozwolić. Musi być na to jakaś rada. Mój długopis 3D? Tak, to może się sprawdzić. Okej, zacznę od rysowania trójkąta. A teraz go wypełnię. Aż do samego końca. A teraz narysuję poprzeczne linie. I w drugą stronę też. Wygląda ślicznie. Teraz czas na kolor różowy. Ten okrąg oczywiście też wypełnię. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Piękny kolor. I już. Okej, zrobię jeszcze tylko mały szlaczek na dole. I znowu wezmę inny kolor. Narysuję nim falowaną linię na lodzie, a potem znów wypełnię kolorem. Rysunek zaczyna tworzyć całość. To polewa czekoladowa. Super, aż ślinka cieknie.
ale dodam jeszcze posypkę. Dołożę jeszcze kilka i gotowe. Wow, wyszło świetnie. A teraz wystarczy przykryć plamę na bluzce. Ciekawe, czy mu się spodoba. O, patrzcie na nią. Jest jeszcze ładniejsza niż wcześniej. Jak się masz? Fajną masz ozdobę na koszulce. Co? Co to wszystko ma znaczyć? Nic z tego nie rozumiem. O, nie patrz na moją pracę! I co ja teraz zrobię? Zobaczmy, kogo wezwać do tablicy. Przestań chować się za książką, podejdź tu. Co? To nie fair, ja chciałam iść. W porządku, napisałem nazwę związku na tablicy, a ty musisz go stworzyć. Możesz zacząć od tego, a teraz do roboty. Jesteśmy przecież w laboratorium. O, ktoś do mnie dzwoni. Działaj dalej, chcę zobaczyć efekt. Nie wierzę, że on kazał mi to zrobić. Hej, psyt! Weź tę próbówkę. Co? Nie, nie tą. Tą drugą. Chodzi ci o czerwoną? Ugh. Mówię o tej. Co? O tej małej? Super, w porządku, mam ją. Ale będzie jazda. Chyba powinnam je ze sobą wymieszać. A! Co to było? Eksplozja? Zupełnie dała się nabrać. Co? O nie! Wypaliłam dziurę w biurku nauczyciela. Na pewno ją zauważy i będę miała kłopoty. Och, jesteś wredna. I co ja teraz zrobię? Nie chcę wylecieć ze szkoły. Moment, mój długopis 3D. Okej, dam radę to naprawić. Dobrze, że mam nawet pasujący kolor. Zacznę od rysowania długich kresek wzdłuż dziury. A teraz kreski w przeciwną stronę. Oby udało mi się skończyć, zanim wróci do sali. Może nawet nie zauważy dziury? Prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka pociągnięć. Okej, zrobione. Dziura zakryta. Teraz postawię na niej zlewkę. Nie mogę się zdemaskować. O, wciąż tu jesteś. Dobra robota, możesz usiąść. Uff. O nie! Znowu sprawdzę telefony. Muszę coś wymyślić. Jak mam go wnieść? Żaden z niego pożytek. Normalnie jak inny wszechświat. Tak. Już wiem! Ryzyk fizyk. Chris? Do mnie mówisz? Mogę? W życiu. O, pięknie, proszę. Dobra, ale najpierw buzial. Oblech, ale okej. Słodziutkie, specjalnie dla ciebie. Masz, smaknij to. Ale mięciutkie. Świetnie całujesz. Akwarium jest całe twoje. No to do dzieła. Dobrze, że nie byłam głodna. Wkładamy i zamykamy. Potem przykrywamy kamyczkami. I wielki finał. Tak! Dobry. O, uwielbiam rybki. Do środka, Eni. Czas na nurkowanko. Przepraszam, pani rybko. Idealnie suchy. Dobra ta plastikowa torebka. Nie zauważyłam, Sora. Muzyka? Nie wiem, czy się panu spodoba. Idzie najlepszy fragment. Musimy włączyć pauzę. Och, co to za ptak? Na razie. Mało brakowało. Ale wiem, co robić. Zobaczmy. Na pewno nie to. Bingo! Właśnie tego mi trzeba. Widzicie ten podajnik? Wyciągnijcie taśmę i włóżcie słuchawki.
Perfekcja. Stój! Skanowanko! Nic się przed tym nie ukryje. O nie! Jeszcze nic? Okej. Aha! Przyłapana na gorącym uczynku. Kiedy to zwykła taśma? Jak to możliwe? Och, idź mi stąd. Nie wierzę, że zadziałało. Nieważne, rozwijamy. Za chwilę będzie solóweczka. Matko, ale jestem głodna. Tylko trafiłam za karę do kozy. I po co było się tak wydurniać? Dobra, starczy. Koniecznie muszę coś zjeść. Mam paczkę po ciastkach. Może znajdę w niej coś do jedzenia. Niech będą okruszki. No dalej. Prosto do paszczy. Zaraz. Nic więcej? A niech to. Poszukam jakiejś innej przekąski. Co tu jest? Jest! Wiedziałam, że jakiś przykleił mi się do włosów. O tak, tego właśnie było mi trzeba. Bardzo smaczny, ale dalej jestem głodna. Proszę pana, sorze, mogę iść do łazienki? W żadnym wypadku. Jesteś tu za karę. Wiem, proszę zobaczyć, ile napisałam linijek. Za mało, pisz dalej. Nie do wiary, że wciąż mnie pilnuje. O, czymś się zajął. To okazja, żeby zadzwonić. David, utknęłam w szkole, umieram z głodu, ratuj mnie. Naprawdę? Zobaczę, co da się zrobić. Ha? Hej, pora przemycić jedzenie do środka. Spójrzmy, nauczyciel siedzi przy swoim biurku. O, rety, nie wierzę. To David, hej, tutaj. Hej, Madison, pomogę ci, poczekaj. Oto moja deskorolka, pomoże mi dostarczyć prowiant. Przykleję do opakowań taśmę dwustronną, a potem do deskorolki. Na koniec dołożę same najsmaczniejsze rzeczy. Teraz muszę to zawieźć do Madison, żeby nie głodowała. Heh, czajcie tę wybitność. Jestem genialny. Okej, położę tu i popchnę do niej. O ja, deskorolka jedzie. Mam ją. Zobaczę, co mi przyniósł. Tak, strzał w dziesiątkę. Same najlepsze słodycze. Matko, jak pięknie pachną. Jest, nic nie zauważył. Zaczynamy dzień testem. Pięknie. Chwilunia. Nie masz tam jakichś ściąg? A, jestem taka przewidywalna. Żegnajcie, kochane ściągi. Trzeba było się pouczyć. Miłego. Ach, te dzisiejsze nastolatki. Dzień dobry. Zeszyt? Nic tu sor nie znajdzie. Bardzo dobrze. Do dzieła. A tyle siedziałam nad ściągami. Póki co nieźle. Sor nie jest aż taki wnikliwy. Bo udało mi się przemycić ściągę. Hej, czemu ja na to nie wpadłam? Moja nic nie pomoże. Lili! Psst! Mogę zobaczyć? Cii. Wystarczy otworzyć, widzisz? Tutaj przydadzą ci się dwie linijki. Weź ściągę i naklej kawałek taśmy dwustronnej. Zdejmij osłonkę i przyklej do obu linijek. Przyłóż taśmę tak, żeby skleić obie linijki. Teraz można je składać, o tak. Dzięki. Skończyłam. A, trudna ta praca domowa. Chyba już wiem. Ale jestem dumna z tej odpowiedzi. Tutaj będzie bezpieczna. Nic jej nie zamoczy. I wkładamy do plecaka. Chciałabym już ją oddać. Ach, moje arcydzieło. Wow! Patrz, jak chodzisz, okularniku. O nie, moja praca. Ma koszmarne zagięcie. A, beczy jak dziecko. Widzisz to? Co za beksa z niej. Hej, słuchaj, to pomoże. Dzięki. Czekaj, co mam z tym zrobić? A, już wiem.
prostownicą wyprostujesz zagięcia. Widzisz? Problem z głowy. Nawet sprytne. Nina? Gdzie ta książka? Nie może być taka zła. Jednak jest. Kto to może być? Halo? Przeczytałaś tę książkę? Ja też nie. Wolę porobić coś innego. Na przykład obejrzeć film. O, najlepsza część! Zdychaj, maszkaro, giń! Dawaj! Jeszcze 2 punkty. O, panie. W ogóle, która godzina? Co? Jakim cudem już 8? Fajny ten długopis. Zdążyłam? Hej, ile przegapiłam? Wiem, że wszystkich was zastanawia jądro. Nie wiem, czy wysiedzę. Nina? Nina! Nina! Obudź się! Halo? To bez sensu. Mam wyglądać, jakbym nie spała? Patrzałeczki mnie uratują. Chcesz takie? Zrób sobie zdjęcie i wytnij oczy. Chyba da radę. Ale jeśli dodacie do tego siarkę... Dobranoc. Macie jakieś pytania? No pięknie. Ktoś tu odpłynął. Już ja cię postawię na nogi. Czekaj no. Idę do ciebie. O nie. O, Nina. Czyżby masz tak cię zanudzał? No to bardzo mi przykro. Halo. Ziemia do Niny. Co? Pobudeczka, kochana. Dobrze, że to nie ja. Nie słyszę bicia serca. Przepraszam, przyszłam na zabieg. Aż mnie ciarki przeszły. Muszę być dzielna. Dobrze, zaczynajmy. Prawie kończę. Jeszcze chwilka. Istne dzieło sztuki. Proszę spojrzeć. Wow, są cudowne. Nigdy takich nie miałam. Dziękuję. Okej, zaczynamy. Tyle ćwiczyliśmy ten układ. Damy radę. To musiało boleć. Nie wierzę, że mnie puściłeś. Porwałam sobie dżinsy. Niestety, nie tego szukamy. Dziękuję za danie nam szansy. Ha, patrz na te ciemajdy z dziurami w spodniach. Chodźmy coś wygrać. Jak to się stało? Tak ciężko trenowaliśmy. Musimy to jakoś naprawić. Patrz, długopis 3D. Daj mi te spodnie. Narysuję coś na tej dziurze. Najpierw takie linie do środka. Okej, teraz kółka. Powoli i dokładnie. Na koniec takie szlaczki. Będzie wyglądać jak pajęczyna. Gotowe? Widzisz? Teraz masz fajny wzór, a nie dziurę. Wow, genialne! Chodź, możemy to jeszcze wygrać. To nie ta dziewczyna z dziurą w spodniach? Załatała ją jakoś. Macie drugą szansę. Tym razem nam się uda. Tak. Nie upadłam. Super. Znacznie lepiej. Same dziesiątki. Wiedziałam, że to wygramy. Dziękuję. Tylko sobie sprzątam. A to co? Ślady po kubkach? I już czyściutko. Tu też? Myślałam, że się ich pozbyłam.
Pięknie zeszły. Czas na łazienkę. Na lustrze? Jak to w ogóle możliwe? Zetrę mu to z twarzy. Śpi sobie, kochaniutki. Uff, sporo tego sprzątania. Co? Skąd te wszystkie ślady? To się wymknęło spod kontroli. Ha? Co to? A, długopis 3D. W sumie to mam pomysł. Muszę odmierzyć szklankę. W ten sposób. Teraz narysuję buźkę. Oczka i usta. Patrzcie, jak się uśmiecha. Dobrze, pora na długopis 3D. Wypełnię koło żółtym kolorem. Gotowe. Teraz biały. W tym miejscu. Powieki i usta będą czarne. Jeszcze język. O, ale słodki. Nie mogę się napatrzeć. Mamo, co ty robisz? Nie! Nie waż mi się odkładać tego kubka. Prędko, buźko, ratuj meble. Od dzisiaj korzystasz z podkładki. Mam dosyć zmywania tych śladów. I posprzątaj pokój, panienko. W sumie to podoba mi się ta podkładka. O, lekcja się zaczyna. Gdzie moje krzesło? O, tutaj, proszę pani. Tak, dziękuję. Zabierzmy się do oceniania. Gdzie długopis? Proszę, może pani zacząć pisać. O, dziękuję. Przecież to nic nie ściera. Przyniosłam trochę wody, żeby było łatwiej. Nie zapomnijcie odrobić lekcji. Telefon! Nie! Uratowałam go. O, dziękuję. Możesz mi go oddać. Ale proszę pani, to się może kiedyś powtórzyć. Pomogę pani temu zapobiec. Proszę popatrzeć. Wezmę długopis 3D i zacznę odrysowywać case'a. Wypełnię całą przestrzeń. Od góry do samego dołu. Jeszcze boki. W końcu te też są śliskie. I już. Nowiuszkie antypoślizgowe etui. Ojej. Dziękuję. Przepraszam, ktoś dzwoni. A, ale ogromny. Posłuży mi na wiele lat. Okej, widzę tu jakieś kable. Sporo kabli. Po co aż tyle? Ten chyba idzie tutaj. A ten tu. Jeszcze te. Zmęczyłam się. Teraz jestem cała w kablach. Zrobiłam sobie pierścionki. Wow, ale się zaplątała. Skąd tu tyle kabli? Hej, wiem, jak ci pomóc. Przyłożę tu jeden i narysuję takie linie. Widzisz? Trzymają się w miejscu. Tada! Porządek i organizacja! Mogę już je podłączyć? Wow, dziękuję! Fajnie to wygląda. Lekcje matmy to okropna nuda. Ha! Uratował nas dzwonek! Zostań na miejscu, Naomi!
Nie rozwiązałaś dzisiejszego równania. Brak odpowiedzi, brak przerwy. Nie mogę się skupić, kiedy jestem głodna. Przydałaby się jakaś przekąska. Okej, pomyślmy. Kto w ogóle wymyślił liczby? Wynik jest ujemny? Nie. Już nie dam rady. Idziesz czy nie? Przerwa się kończy. Jeszcze nawet nie jadłam! A, rozumiem. Czekaj chwilkę, okej? Jak rozwiązać ten problem? Bingo! Zaczynamy misję nakarmienie Naomi. Najpierw wkładamy przekąski do ciężarówki. Przyklejcie do czekolady dwustronną taśmę, a potem przylepcie ją do samochodziku. Super! Ale to nie koniec. Czy tyle łakoci wystarczy? Piękny widok, prawda? Dostawa specjalna. Naomi, pomoc nadchodzi. Nauczycielka nie może tego zobaczyć. Czas podjechać pod ławkę Naomi. Ruszamy. Ale szybko jedzie. Co? Tina, jesteś najlepsza! Dziękuję. Zacznijmy od czekolady. Co za pyszności. Słodka, mleczna przyjemność. Właśnie tego potrzebowałam. Okej, teraz mogę myśleć. Wynik to 5. Bardzo proszę. O rany! Z nią jest gorzej niż myślałam. Tu nie pomogą nawet przekąski. Wow, patrzcie na sześciopak Tiny. Jak długo nad tym pracowałaś? O tak, mocno się dla nich poświęcałam. 100 brzuszków dziennie zrobiło swoje. Wyglądam super. Ło, jak ona to zrobiła? Ja ledwo podnoszę te ciężarki. I po co to wszystko? I tak zawsze będę mieć wałki. Co za beznadzieja. Czemu ona wygląda tak idealnie? To nie fair. Trudno. Na pewno nigdy nie je żadnych pyszności. A ja nie umiem żyć bez czekolady. Chwila, to jest to! Lubicie te małe czekoladki? Przyklejcie do nich dwustronną taśmę i przyczepcie je do swojego brzucha. Kiedy opuścicie koszulkę, będziecie miały pod nią sześciopak. Hej, myślisz, że moje brzuszki działają? Na to wygląda. Muszę iść poćwiczyć. Jak chcesz. Ja wolę zjeść czekoladę. Nagle zaczęłam doceniać siłownię. Ale dobrze mi się spało. Dzień dobry, ubieramy się. To urocze, ale może być lepiej. I o to chodziło. Jeszcze tylko fryzura? O, niedobrze. O, wolę taką. Czegoś brakuje. No tak, nie mam biżuterii. Każda dziewczyna lubi błyskotki. Przepiękny naszyjnik. Dopełni moją stylizację. Pamiętam, jak dostałam go od Alexa. Było tak romantycznie. Wspaniały chłopak. Uwielbiam ten naszyjnik. Jestem gotowa. Wychodzę. Czy to Alex? Z inną dziewczyną? Ciekawe, co mówi. Co za śmieszny film. O, byłbym zapomniał. Mam coś dla ciebie. Zamknij oczy. O, uwielbiam niespodzianki. Zaskoczcie swoją sympatię. Weźcie miskę żywicy epoksydowej. Dodajcie brokat i mieszajcie, aż masa będzie jednolita. Bardzo ładnie. Wlejcie wszystko do foremki w kształcie serca.
Nalejcie do pełna i odstawcie do stężenia. Gdy żywica stwardnieje, wyjmijcie ją z foremki. Na koniec przyczepcie łańcuszek. Oto piękny prezent dla waszej sympatii. Możesz otworzyć oczy. O, Rety, to dla mnie? Nie, nie, ja to zrobię. Ale... Myślałam, że to mnie kocha. Dość tego. Jak mogłeś? To identyczny naszyjnik. Weź go sobie. O, cześć. Cheryl chyba jest wolna. Hej, Cheryl. Podoba mi się ten rysunek. Jest śliczny. Cudowny. Siema, kujony. O, cześć, Mandy. Hej, zauważyłaś coś? O, prawdziwy? Chciałam tatuaż. Mam ich więcej. Moje ciało jest płótne. Ale jesteś fajna. Odejdźcie, marnujecie powietrze. O co im chodzi? Co to za hałasy? Chciałabym być popularna. Ojoj, serce mi pęka. Pomogę Stacy. To się przyda. Zdejmijcie skówkę z mazaka. Ostrożnie odetnijcie końcówkę nożykiem. Potem odetnijcie niewielkie fragmenty. O tak. Powstanie serduszko. Idealnie. Czemu Mandy jest fajniejsza ode mnie? Może pomogę? Co? Zrób sobie nowy tatuaż. Co na plecie? Chwileczkę. Już wiem. Wow. Przycisnę mazak do skóry. Wygląda jak tatuaż, ale da się zmyć. Świetnie wygląda. O, śliczne tatuaże. Ale ja też mam. Tak, udało się. Znaczy się... Cichutko. Psst, podejdźcie, szybko. Czajcie to. Nikomu nie mówcie. Wypadałoby kiedyś posprzątać w tej szafce. O, Kevin, nie musiałeś. O, niby czego? Puszczaj! Są śliczne. Ups. Skąd ty masz tyle krzepy? Nieważne, muszę lecieć. Kevin? Hej, Jasmine, to dla ciebie. O, jesteś słodki. Odprowadzić cię do klasy? I tak mi się nie podobały te badyle. Chociaż podsunęło mi to pewien pomysł. Już ja im pokażę. Potrzebny mi będzie klej. Nałożę go sobie na brwi. Zupełnie jakbym robiła makijaż. Tyle, że kleisty. Okej, teraz pora na cienie. Pokryję nimi warstwę kleju na brwiach. Super! Teraz nałożę biały podkład na poliki. Ta gąbeczka nada się do tego w sam raz. Wystarczy lekko ją dociskać. Dalej czoło. A także szyja i okolice. Teraz nieco ciemniejszy kolor. Świetnie nada się do uzyskania kontrastu. Dobrze. I nieco szarego. Nałożę go w te same miejsca, co poprzedni ciemny podkład. Cieniowanie zrobione. Ale to nie koniec. Niebieski będzie idealny nad powieki. Wystarczy cieniutka linia. Na dole natomiast domaluję czarną kreskę. Prawie gotowe. Została jeszcze tylko jedna rzecz. Kwiaty od Kevina. Lekko zgniotę je w dłoniach, by oddzielić płatki. Teraz malowanie. Zacznę od dołu niebieskim kolorem. I trochę u góry. Jak już wyschnie, dam też trochę czarnego, ale tylko na dole. Teraz biały na same końcówki. Ładnie! Muszę go przykleić do twarzy. Ustawię go tam, gdzie trzeba i docisnę do skóry. Jeszcze kilka. I pora na ostatni element. Sztuczna krew. Nałożę kilka kropel pod oczy. Robi wrażenie, co? Mam nadzieję, że Kevinowi się spodoba. No i mówię jej, weź się ode mnie, Cheryl. Była niezła beka. O, Kevin? Kto to jest? Ha? O czym ty mówisz? Witaj, Kevin. Szukałam cię. Dlaczego mnie zostawiłeś? Jesteśmy sobie przeznaczeni na wieki. A, trzymaj się z daleka. Nie żartuję. Wow!
O, Kevin, nie próbuj się bronić, tylko się ośmieszasz. Zostaw mnie! Weź Jasmine! Jasmine, idź do niej! Świetna suknia! I ten makijaż! Genialny! Dzięki! Sama go zrobiłam. Pokazać ci jak? Pewnie. Chodźmy stąd. To zwykły dzieciak. Uff! Było blisko. Znaczy, ja się nie boję, tylko... Zaraz! Co to za hałas? Ktoś za mną stoi, prawda? Kevin! Dobry trening, chłopaki. Od razu lepiej. Zaraz, nie powinienem mieć jakiegoś zeszytu czy coś? Jest. Potrzebuję tego czegoś do pisania. Długopis. Nie, tutaj nie ma. Co ja teraz zrobię? Hej, Mądralińska, uhu. Ja? Ta, mogę pożyczyć długopis? Okej, chyba mam gdzieś zapasowy. O ten. Super, dzięki. O nie, jest popsuty. Hej, Mądralińska, ten nie działa. Mogę inny? Tylko ostrożnie. Wow, dwa pod rząd. Nie uwierzysz. Bierz. Trzymaj, weź ten. Mam nadzieję, że ma na nie paragon. Pst, Mądralińska. To mój ostatni długopis. Okej, niech będzie. Chwilunia. Ten kartonik może się przydać. Może słomka pomoże. To powinno zadziałać. Rozbierz długopis na części i zaaplikuj trochę kleju u góry. W ten sposób. Następnie weź słomkę i nałóż ją na wkład. Prawie do samego końca. Długopis niczym słomka. Tego nikt nie będzie chciał pożyczyć. Wow, ale fajne. Mogę długopis? To tylko słomki, przykro mi. No dobra. Hej, ziomek, masz długopis? Tak, w końcu mogę wrócić do nauki. Dzisiejszym modelem jest jednorożec Puppet. Kto skończy ostatni, przegrywa. Wygrałem. Tak, wygrałam, nena. Gotowa? Proszę cię, ja się urodziłam gotowa. To nie będzie żaden problem. Muszę wygrać. Szybciej. No dalej. Wygram to z palcem w nosie, a ty przegrasz. Ha, jasne. Już prawie. Ach, prawdziwa sztuka płynie z głębi. A zresztą. Muszę być pierwsza. Moje kredki. Tych już nie mogę użyć. Te się nie przydadzą. Te też nie. Co ona robi? Ostatnia część. Dalej. Skończę i wygrana jest moja. Potrzebuję więcej kredek. A jak jemu idzie? Zwycięstwo kryje się w opanowaniu. Nie mogę pozwolić mu wygrać, ale nie mam przyborów. Zaraz, ona nie ma już żadnych kredek. Pewnie tego pożałuje. Pokaż to. Na pewno da się coś zrobić. No proszę, mam genialny pomysł. Ta słomka się nada. Weź słomkę do picia i wetknij w nią końcówkę kredki. To samo zrób na drugim jej końcu. Teraz masz kredkę, którą możesz pisać i kolorować. Aż tak łatwo nie chcę wygrać. Hej, proszę, to dla ciebie. Kredki! To oznacza, że mogę wreszcie skończyć swój rysunek. Dzięki. Nie ma za co. Czekaj. Zaczynamy na 3, 2, 1, start! Fascynująca. Uwielbiam ją. Bez paniki. To tylko dziewczyna. Dobra. Nie ma co zwlekać. Dasz radę. Pora wziąć się w garść i wyznać miłość Wendy. Weź głęboki wdech. I idziemy. O rany. To się dzieje naprawdę. Ech. Wendy. Przepraszam. Hej. Mogę ci w czymś pomóc? No cóż, bo widzisz, ja chciałem, znaczy ja, no ten, przyniosłem ci kwiatka. Co? Mówisz poważnie? To naprawdę dla mnie? Nie wierzę.
Dziękuję ci. No bo wiesz, zobaczyłem go i od razu pomyślałem o tobie. O tym, jak kochasz botanikę. Ojej, jakie to słodkie. Nie tak słodkie jak ty. Co? Co te kujony tam kombinują? Że co? Wendy dostaje róże, podczas gdy ja tu stoję jak kołek? No nie, tego już za wiele. Ale jestem wściekła. Zaraz, a co to za ulotka? Zobaczmy. Kwiaty na zamówienie. To może być idealne rozwiązanie. To takie fascynujące. Puk, puk! Mam tu bukiecik dla pewnej damy. Co? O, wow! Tak, zawsze dostaję taką reakcję. Któraś z nas otrzyma te cudowne kwiaty? Jej, obym to była ja. Teraz będzie ciekawie. A bukiecik jest dla... Wendy! Ojej, to przecież ja! Szczęść teraz ciebie. Tak, specjalnie dla ciebie. No idź, odbierz je. Dobra. Proszę. Dziękuję. Nikt mi nigdy wcześniej nie wysłał kwiatów. Są prześliczne. I jak pachną. Dziękuję panu bardzo. Cieszę się, że się podobają. To może jakiś napiwek? Co takiego? Napiwek? No tak, jestem dostawcą. Widzisz, nawet czapeczkę mam. To jak będzie z tym napiwkiem? Dostawca? Ale ja myślałam, że ty mi je wręczasz. Skarbie, ja je tylko przywożę z kwiaciarni. Ale wstyd. Czemu to zawsze mi się przytrafia? No cóż, chyba mam tu jakieś zaskórniaki. Zobaczmy. Może nie jest to dużo, ale zawsze coś. Proszę. Chwila! Co? Co to ma być? To jakaś waluta dla pluszaków? Najmocniej przepraszam, ale nic więcej nie mam. Dobra, miłego dnia życzę. Ech, muszę zmienić robotę. Z nieba do piekła w przeciągu minuty. Nawet odechciało mi się tych kwiatów. Och! Powinnaś była siebie widzieć. Hej, Mindy. Chcesz może te kwiaty? Proszę, weź. Zaraz, chcesz oddać mi ten piękny bukiet? Pewnie. Och, czuję się okropnie, że tak zabawiłam się jej kosztem. Och, tak mi przykro, Wendy. Nic się nie stało. Och. Rany? Ale wstyd. W tej robocie już chyba widziałam wszystko. Ach, wracam do pracy. To będzie niesamowita impreza. Wow, niezłe wdzianko. Mindy, wyglądasz szałowo. Ty to wiesz, jak się ubrać na imprezę? Naprawdę stylowe buty. Aha, zaczekaj, nie możesz tak po prostu wejść. Sprawdzamy tutaj wzrost. Trochę jak w parku rozrywki, tyle że my nie wpuszczamy żadnych dzieciaków. Serio? Chodź, zobaczymy, czy jesteś wystarczająco wysoka. Stań tu pod ścianą. Zobaczmy. Miary nie oszukasz. Ale bez obaw, jesteś wystarczająco wysoka. Możesz wejść. Impreza dopiero się rozkręca. Hej, John! Przyjdź do mnie później, okej? Okay? Cześć! Och! Ależ mnie przestraszyłaś! Musisz się tak zakradać cichaczem? No, nie wierzę. To jakiś kostium? Skarpetki w dinozaury i adidasy? Sama się tak ubrałaś, czy ktoś cię zmusił? Hej, John! Widziałeś ją? Dokładnie! Dobra, chodź tu, zmierzymy cię. Okej. Bez szans. Co? Ale... ale osiemnastka. Co osiemnastka? Musisz znaleźć sobie inną imprezę. A nie możesz dla mnie zrobić wyjątku? Z
Coś ty powiedziała? Chyba się przesłyszałam. Proszę, bardzo proszę. Nie ma mowy. Skoro powiedziałam, że nie możesz tam wejść, to nie możesz. Zmykaj stąd. Skoro tak stawiasz sprawę, ale nie musisz być aż taka wredna. Zjeżdżaj stąd już. No i dobrze. Znikam. To niesprawiedliwe. I tak nie chciałam iść na tą głupią imprezę. Pewnie jest tam jeszcze więcej niemiłych osób. Takich jak ona. Tylko co ja teraz zrobię? Musi być jakiś sposób. Hej! Zaraz! Chyba już wiem! Tak, to musi zadziałać. Zdejmę tylko najpierw buty. I zwinę skarpetki. Po czym je również zdejmę. Ale muszę zwinąć je do końca. Powinny wyglądać jak ponczuś. Gotowe, kompaktowo, tak jak chciałam. Schowam je tutaj. I założę buty z powrotem na nogi. Zobaczmy, ale różnica co? To był świetny pomysł. Skarpetki w butach sprawią, że będę wyższa. Wpuścisz mnie na imprezę, proszę? Znowu ty? Mówiłam, żebyś się tu nie pokazywała. Zaczekaj, zmierz mnie najpierw. Ech, niech ci będzie. To i tak ci w niczym nie pomoże. Dobra, widzisz? Mierzysz dokładnie tyle samo, co... Zaraz. Jakim cudem jesteś wyższa? Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Dziwne. Zasady to zasady. Możesz wejść. Uhu! Imprezo! Nadchodzę! No już, do środka. Nie rozumiem. Jakim cudem tak szybko urosła? Chyba musi mieć jakieś supergeny. Do dobrego filmu najlepiej pasują pyszne przekąski. Serio? Specjalnie to kupiłam. A to kto? Chyba ochrona z prawdziwego zdarzenia, która psuje zabawę. Z drogi, dzieciaki! Ten ktoś naprawdę ma władzę. Przejmuję dowodzenie, David. To rozkaz szefa. Widzę tu osoby łamiące zasady. Nie traćmy czasu. Tak jest. Następny. Nie zorientowali się, że ochrona to mistrz w przemycaniu jedzenia. Niewiarygodne, że wszyscy to kupili. Czas na przekąski. Jeśli chcecie poznać sposoby na przemycanie jedzenia, oglądajcie dalej i szykujcie się na ucztę. No co? Byłam bardzo głodna. Lekcje matmy to okropna nuda. Ha! Uratował nas dzwonek. Zostań na miejscu, Naomi. Nie rozwiązałaś dzisiejszego równania. Brak odpowiedzi, brak przerwy. Nie mogę się skupić, kiedy jestem głodna. Przydałaby się jakaś przekąska. Okej, pomyślmy. Kto w ogóle wymyślił liczby? Wynik jest ujemny? Nie. Już nie dam rady. Idziesz czy nie? Przerwa się kończy. Jeszcze nawet nie jadłam. A, rozumiem. Czekaj chwilkę, okej? Jak rozwiązać ten problem? Bingo! Zaczynamy misję nakarmienia Naomi. Najpierw wkładamy przekąski do ciężarówki. Przyklejcie do czekolady dwustronną taśmę, a potem przylepcie ją do samochodziku. Super! Ale to nie koniec. Czy tyle łakoci wystarczy? Piękny widok, prawda? Dostawa specjalna. Naomi, pomoc nadchodzi. Nauczycielka nie może tego zobaczyć.
Czas podjechać pod ławkę Naomi. Ruszamy. Ale szybko jedzie. Co? Tina, jesteś najlepsza! Dziękuję. Zacznijmy od czekolady. Co za pyszności! Słodka, mleczna przyjemność. Właśnie tego potrzebowałam. Okej, teraz mogę myśleć. Wynik to 5. Bardzo proszę. O rany! Z nią jest gorzej niż myślałam. Tu nie pomogą nawet przekąski. Wow, patrzcie na sześciopak Tiny. Jak długo nad tym pracowałaś? O tak, mocno się dla nich poświęcałam. 100 brzuszków dziennie zrobiło swoje. Wyglądam super. Wow, jak ona to zrobiła? Ja ledwo podnoszę te ciężarki. I po co to wszystko? I tak zawsze będę mieć wałki. Co za beznadzieja. Czemu ona wygląda tak idealnie? To nie fair. Trudno. Na pewno nigdy nie je żadnych pyszności. A ja nie umiem żyć bez czekolady. Chwila, to jest to! Lubicie te małe czekoladki? Przyklejcie do nich dwustronną taśmę i przyczepcie je do swojego brzucha. Kiedy opuścicie koszulkę, będziecie miały pod nią sześciopak. Hej, myślisz, że moje brzuszki działają? Na to wygląda. Muszę iść poćwiczyć. Jak chcesz. Ja wolę zjeść czekoladę. Nagle zaczęłam doceniać siłownię. Mogę to wnieść na salę? Ups, raczej nie. Głupie zasady. Miłego seansu. Następne. My nic nie mamy, widzisz? Zapraszam. Chwileczkę. Nie wnosimy napojów. Możesz wypić to na zewnątrz. Co za absurd. O, balony. To może mi pomóc. Wypuśćcie z balona powietrze i weźcie butelkę z ulubionym napojem. Otwórzcie ją i wlejcie zawartość do balona. Napełnijcie w ten sposób dwa balony. Zdrowie sprytnej dziewczyny! Teraz ich nie widać, prawda? O, pan bileter! Znajdzie się dla mnie jakieś miejsce. Fajną mam bluzkę, co nie? Zapraszam, laleczko! Kocham tę pracę! Nie wierzę, że się udało. Dobrze, że mam słomkę. Tina? Co? Nawet nie pytam. Ale te pierwiastki trudne. Tyle nazw. A na dodatek burczy mi w brzuchu. Chwila, zapomniałam, że mam czekoladę. Tina? Odłóż to. Ale jestem głodna. No dobrze. Och, nie martw się. Mam coś, co może nam pomóc. Lubisz żelki? Wybierzcie fajne kształty i przyklejcie do nich taśmę. Oderwijcie nalepkę i przyczepcie żelka do gumki do włosów. Na pewno nie zgadliście, że to słodycze. Dopada was głód? Nie ma problemu. Wow, ale super! Mogę? Ten jest mój. Dziewczyny, czy wyjecie swoje włosy? Co to ma znaczyć?
One są jak zwierzęta. Nigdy nie zrozumiem dzisiejszej młodzieży. Ale jestem głodna. Nigdy nie miałam takiej ochoty na jedzenie. Och, nie na to liczyłam. Jeszcze to polubisz, kochanie. Owsianka jest okropna. Rano wolę porządną dawkę cukru. Najlepsza jest mleczna czekolada. Mama za mną stoi, prawda? To bardzo niezdrowe. Jedz swoją owsiankę, Naomi. Chyba nie dam rady. To jakaś papka. Czemu mam takie okropne życie? Chyba, że uda mi się coś przemycić. Weźcie sztuczną roślinkę i wyjmijcie ją z osłonki. Połóżcie roślinę w ten sposób i użyjcie nożyka do papieru, żeby przeciąć dolną część na pół. Następnie odetnijcie dno od pudełka po popcornie. Użyjcie pistoletu z klejem, żeby z powrotem przymocować kwiatek. Pamiętacie tę doniczkę? Wrzućcie do środka trochę słodyczy. A na wierzch nałóżcie kwiatek. Puste miejsce wypełnijcie ziemią. Wygląda zupełnie niewinnie. A teraz, gdy mama odwróci wzrok, możecie schrupać coś pysznego. Tylko zróbcie to szybko. Mama niczego się nie dowie. Uwaga, idzie! Pycha! Widzisz, mamo? Jem swoją owsiankę. Cieszę się, kochanie. Smacznego. Jest bardziej naiwna niż myślałam. Czas wrócić do batonika. To się nazywa śniadanie mistrzów. Myślicie, że już znacie najlepsze sposoby na przemycanie jedzenia? Udostępnijcie ten filmik znajomym i wspólnie cieszcie się przekąskami w każdym miejscu. Podobał Wam się ten filmik? Subskrybujcie nasz kanał, aby nigdy nie przegapić pysznej zabawy.